Skandynawskiej drogi do finałów Mistrzostw Świata, część druga. Robert Lewandowski i spółka Bilety do Kataru zabukowali, ogrywając Szwedów. Na drodze pań po raz drugi w tych eliminacjach stają Norweżki, które jedyne punkty straciły w meczu z Polkami. Można w Łodzi, to dlaczego nie można w Oslo? God kveld, god aften, dobry wieczór, Zulewal. Janna Tokarska. Michał Zawadzki, kłaniamy się pięknie, zapraszając na mecz eliminacyjny Norwegia-Polska. W 71 roku tutaj, w Oslo, urodził się Kjetil André Aamodt. Człowiek, który wygrywał Puchar Świata w narciarstwie we wszystkich pięciu konkurencjach. Tak uniwersalny musi dzisiaj być polski zespół, aby przeciwstawić się Norweżkom. Polki, Klabis w bramce, w obronie 14 Zapała, 7 Mesjasz, 4 Dudek, 17 Buszewska, przed nimi 3 Grzywińska, 23 Achcińska, 18 Kaletka i z przodu 10 Zawistowska, 20 Karczewska i z dwójką Wiankowska. Zaczynamy 9 piłkarkami, które wyszły przeciwko Norwegii 21 października na stadionie w Łodzi. O, mieliśmy kilka znaków zapytania, mieliśmy kilka problemów zdrowotnych, ale Nina Patalon delegowała taką jedenastkę i liczymy na to, że ten zespół dzisiaj właśnie na tym stadionie da nam szczęście, da nam zwycięstwo. Pełni wiary, pełni nadziei, liczymy na naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Iwana Projkowska, arbiter z Macedonii, Polsce kojarząca się doskonale. Półtora roku temu prowadziła eliminacyjny mecz Mołdawia-Polska, wygrany na wyjeździe 3-0. Nieco gorzej Norweżką, remis kadry do lat 19 z Francją i wyjściowa jedenastka Martina Sjogrena. Fiskerstrand w bramce, 4 Hansen, 7 Engen, 3 Toris Dottir i 15 Eikeland. Środkowa formacja to 21 Sevik, 18 Manum, 16 Nalsund, 11 Reiten i z przodu bardzo bramkostrzelny duet, 10 Hansen, 14 Hegerberg. O, super duet, tak, na ten duet właśnie, tak właśnie ten duet oceniały norweskie media przed tym spotkaniem. Zastanawialiśmy się, podobnie jak zresztą sztab tego zespołu, kto wyjdzie na lewej obronie. Wypadła z powodu COVID-u Blackstad, podobnie jak u nas Dominika Grabowska, więc dzisiaj na lewej obronie Eikeland. Zobaczymy, jak chociażby Weronika Zawistowska, która pewnie często będzie operować na tej pozycji, poradzi sobie z tą lewą obrończynią. Widzimy Ade Hegerberg, powrót na Ulewal, tej napastniczki. Po 5 latach wróciła w spotkaniu z Kosowem, strzeliła 3 gole. Gwiazda no, pierwszej wielkości, co tu dużo mówić. Natomiast dzisiaj obok niej Hansen. Ustawienie Norweżek to też było coś, co było mocno dyskutowane w norweskich mediach, więc dzisiaj duet z przodu właśnie w ten sposób ustawiony, że będzie to dwójka napastnicza. Po raz piąty o punkty z reprezentacją Norwegii. Przegraliśmy 3-krotnie, 0-3, by w ostatnim meczu w październiku na stadionie w Łodzi zremisować. 0-0 to miał być początek tej kadry i jej marszu do finałów Mistrzostw Świata. Troszkę to przystopowało po przegranej w Leuven w Belgii 0-4, ale nadzieje wróciły po rozgromieniu Armenii 12-0, 6 bramek zaczynającej mecz Nikoli Karczewskiej. Achcińska szeroko do Zawistowskiej. Eikeland, Adrianna Achcińska, Mesjasz, straciły piłkę Polki, Reiten i bardzo spokojnie Anna Zapała. Doskonale wiemy, jak ważne będą te pierwsze, początkowe minuty. Jak ważne, zwłaszcza w naszym przypadku, jest to dobre wejście w spotkanie, bo świetnie pamiętamy, jak w wielu przypadkach bywały takie spotkania, gdzie właśnie te początkowe minuty były nerwowe w naszym wykonaniu. Tutaj trzeba uporządkować grę, uporządkować sposób operowania piłką, ustawienie, skoncentrować się, bo to jest niezwykle istotne. Dzisiaj ponownie Engen obok Toris Dottir, to widzieliśmy już w spotkaniu z Kosowem, ten duet na środku defensywy w zespole norweskim. I właśnie Engen była taką piłkarką, która popełniała błędy, chociażby gol dla Kosowa strzelony przez Mehmeti był konsekwencją popełnionego przez Engen indywidualnego błędu. I może to jest języczek uwagi, może tutaj będziemy mieli słabszy punkt w norweskim zespole, bo to jest pomocniczka. To jest piłkarka, która występuje zazwyczaj w drugiej linii w Barcelonie. Zobaczymy, jak dzisiaj, czy będą w stanie nasze piłkarki wykorzystać to, że jest przestawiona do defensywy ta piłkarka. Fiskerstrand, 44. występ w reprezentacji, 20 meczów. Zagrała bramkarka LSK bez straconego gola.
Doris Dottir. Ekeland. Reiten. Anna Zapała. Oto piłkarka AZS-u UJ Kraków dzisiaj po raz 11 w reprezentacji, chociaż debiutowała ponad 7 lat temu w biało-czerwonych barwach. Ekeland. Hansen. Z autu zaczynają Norweżki. Reiten. Na spalonym Karoliny Hansen. Asystują dzisiaj Iwanie Projkowskiej, Wielka Izeri, a także Elena Soklewska-Ilijewski. A to Reiten, piłkarka Chelsea, która nie wystąpiła w spotkaniu z Kosowem z powodu COVID-u. Widzieliśmy przed momentem Hansen, która była na lewym skrzydle. Można założyć, że przy tym ustawieniu to nie będzie piłkarka, która jak w Łodzi szalała na skrzydle, chociaż dobrze powstrzymywana przez Sylwię Matysik. Dzisiaj przy tym ustawieniu będzie zmieniać pozycję, będzie często także bliżej Ady Hegerberg, bliżej też lewego skrzydła. Stąd zobaczymy, jak nasza defensywa będzie sobie radzić z tą piłkarką, która oczywiście w spotkaniu z Kosowem siała duże spustoszenie w defensywie kosowskiego zespołu. Oczywiście mnóstwo pojedynków indywidualnych, mnóstwo wygranych pojedynków, więc na pewno dzisiaj to jest piłkarka, na którą szczególną uwagę musi zwrócić nasza defensywa. Umiejętnie wypycha Bysiewik. Naslund. I Zapała. Oczywiście koncentracja. Tutaj nie można najmniejszego błędu popełnić. Klabis bardzo ryzykownie, ale zagrywa piłkę do bocznej strefy boiska. Karolina Klabis. Przypomnijmy, to była jedna z architektek bezbramkowego remisu w rywalizacji w Łodzi z Norweżkami. Kilka naprawdę świetnych interwencji. Klabis. Grzewińska. Niedokładne zagranie. I Norweżki. Engen. Tuva Hansen. Ładnie tam z pierwszej piłki zagrane. Pole karnej tutaj świetna, czyściutka interwencja. Już zmierzała Graham Hansen w kierunku bramki Karoliny Klabis. Dobra interwencja, to co powiedziałeś, Achcińskiej, ale też widzimy, w jaki sposób Norweżki operują piłką. Hansen już tam chciała w swoim stylu wbiec w pole karne, ale czyściutko w tej sytuacji Achcińska wybiła piłkę. Pierwszy rzut rożny Norweżek przeciwko reprezentacji Kosowa w czwartek. Miały tych rzutów rożnych Norweżki aż 11. Ale my mieliśmy kapitalne statystyki przeciwko Armenii. 36 strzałów. Dobre dośrodkowanie. Pierwsza szansa. Brawo Klabis, wstać i bronić dziewczyny. Nie ma gola. Jeszcze Norweżki. Reiten. Będzie potrzebna pomoc sztabu medycznego, ale zagotowało się w naszym polu karnym. Świetnie interweniowała Klabis. Norweżki były blisko. Zobaczmy. Hegerberg. Kapitalnie Karolina Klabis. Ale też świetnie wyskoczyła Ada Hegerberg. Zobaczmy, kapitalnie Klabis. Oto Ada Hegerberg, 41 bramek w reprezentacji. Jest aktualnie 9. najskuteczniejszą Norweżką w historii kraju. Na 8. miejscu Karolina Graham Hansen, 42 gole. Potrzebuje tam pomocy sztabu medycznego Martyna Wiankowska. Natomiast wracając do Ady Hegerberg, to oczywiście liderka klasyfikacji wszechczasów Ligi Mistrzyń, jeżeli chodzi o strzelczynię. 57 goli na koncie napastniczki Lyonu. Nie było jej w reprezentacji 1719 dni. Szmat czasu. Ewa Pajor, przypomnijmy, po kontuzji wróciła po 195 dniach, ale te powody absencji Hegerberg były zupełnie inne. Duży wkład nowej prezydent Federacji Norweskiej, Lizy Klaveness. Powrót gwiazdy reprezentacji Norwegii. Karoliny Hansen, gramy w dziesiątkę. Wiankowska opatrywana za linią końcową. Tuva Hansen. Wytrzymać teraz ten trudny moment gry w osłabieniu. Przytrzymała rywalkę Achcińska. Puściła grę arbiter z Macedonii. Zagranie do Hegerberg. Jeszcze Ada Hegerberg. Była przy niej bardzo blisko Paulina Dudek i kapitalna druga interwencja Karoliny Klabis. Mamy trudny moment na otwarciu meczu na Ole Vol. Duża intensywność w poczynaniach ofensywnych Norweżek.
Zobaczmy, tutaj zastawiła się Ada Hegerberg, wzięła na plecy Paulinę Dudek, tutaj ponownie Karolina Klabis. Strzelała Guro Reiten. Ale ma receptę. Myślę na Adę Hegerberg, Paulina Dudek. W sumie tam było 15 meczów, w których mogły zagrać między sobą w rozgrywkach francuskiej Division 1. 4 mecze wygrane przez Paris Saint-Germain, 6 wygranych przez zespół z Lyonu. A tymczasem Norweszki z rzutu rożnego po raz drugi w 8 minucie spotkania. I znowu wrzutka w kierunku Hegerberg. Niestety 0-1. Przegrywamy. Bramka Engen. Chociaż pokazuje nam realizator Gabrielę Grzywińską i być może był to gol samobójczy. No niestety prosiliśmy się o tego gola. Można powiedzieć, że do 3 razy sztuka. Dużo sytuacji jak na 8 minut stworzyły sobie Norweżki. Stały fragment. Za moment zobaczymy, co tam się wydarzyło. O, to jest gol samobójczy. Tak, piłka biła się od głowy Grzywińskiej. No szkoda, bo całkowicie nasz zespół dał się zepchnąć do defensywy na początku spotkania. Małgorzata Mesjasz. I tutaj reakcja zadowolonego Martina Sjögrena. Siewik. Przejęły Polki Wiankowska. Galetka. Buszewska. Jankowska. Będziemy grali z aut. Grzewińska. Buszewska. Blisko Polek, Norweżki. Nisko broni teraz zespół trenera Sjögrena. Haczyńska. Za mocne to zagranie do Zofii Buszewskiej. Nie zrozumiały się Polki. Wymienić kilka podań na połowie przeciwniczek, złapać pewność siebie. Tego nasz zespół w tym momencie potrzebuje. Ten początek to zdecydowana przewaga Norweżek. Rzadko był nasz zespół na połowie Norwegii. Ale zostajemy wysoko pressingiem. Dudek. Tuva Hansen. Buszewska. Jeszcze raz Polki z autu. Kaletka. Ładnie, z pierwszej piłki. Szkoda, że tam nie opanowała Grzywińska. Tuva Hansen. Nicole Kaletka, Grzywińska, Graham Hansen. Dobre, szybkie tempo tego meczu, ale teraz tracimy. Już ruszyła Hegerberg. Biegnie środkiem Reiten. Reiten, zagranie do Eikeland. Eikeland, będzie niebezpiecznie. Graham Hansen, Hegerberg, brawo Karolina Klabis. Ależ interwencji ma dzisiaj Karolina Klabis. Mamy 10. minutę spotkania, a po raz trzeci ratuje nasz zespół przed stratą gola. Ale sama akcja Norweżek, szybka, w dobrym tempie. Mieliśmy szczęście, że to podanie na lewe skrzydło było zbyt mocne. Ale koniec końców i tak Norweżki stworzyły sobie świetną sytuację do podwyższenia wyniku. Uspokaja Gremanum. Naslund. Toris Dottir. Manum. Podniesiona chorągiewka na spalonym Guro Reiten. No, zaczęły Norweżki, Asia, ten mecz fenomenalnie. Zepchnęły Polki do defensywy. Kiedy udało nam się przejść pod pole karne zespołu gospodyń, tracimy piłkę w grze w poprzek boiska i z tego rodzi się kontratak. Tutaj widzieliśmy to podanie, które zbyt mocno wyrzuciło do boku Eikeland, ale tutaj ponownie ta kapitalna interwencja Klabis. Paulina Dudek. Klabis. Dużo wczoraj na tym ostatnim treningu, by zapoznać się z murawą. Ulewal było gry właśnie nogą bramkarek reprezentacji Polski. Świetny wślizg Achcińskiej. Kaletka. Ruszamy prawą stroną. Anna Zapała. Dobre krosowe zagranie Zapały. Tuva Hansen. I Fiskerstrand. O, szkoda, że ta piłka nie przeszła do Wiankowskiej. Jak na razie ciężko nam uruchomić nasze skrzydłowe i Wiankowską, i Zawistowską. Tuva Hansen, jedna z dwóch piłkarek, lidera po 3 kolejkach norweskiej Toppserien, klubu Brann. Tą drogą jest Naslund. Zdecydowanie najmniej doświadczona dzisiaj w wyjściowej jedenastce. Dopiero 6. spotkanie
w ekipie Martina Siugryna, prowadzącego zespół od stycznia 2017 roku. Klawis, Achcińska, Dudek, Grzywińska, no ale tam pod naporem rywalki, grała z pierwszej piłki Grzywińska, powrót Achciński, dobre, czyste, kolejne świetne zagranie Adrianny Achcińskiej. Świetnie, Achcińska poszła w ciało, niepocieszona Hansen, ale to było czyste zagranie. Buszewska i Wiankowska, Kaletka, Toris Dottir, nie Kaletka, a oczywiście Karczewska. Wcześniej Maria Toris Dottir, Fiskerstrand. Zostały Polki, ale już nie presujemy, tak jak przy poprzedniej próbie rozpoczęcia ataku pozycyjnego zespołu norweskiego. Tuva Hansen, brawo Achcińska, kolejny odbiór zawodniczki FC Köln. Karczewska, Grzywińska. Do Karczewskiej jest Tuva Hansen. Pokazała się Zawistowska. Szansa Polek. Zawistowska. Nie zamykamy tej akcji na środku pola karnego. Ale też Zawistowska podawała w ciemno. Nie spojrzała, czy jest tam ktoś do tego, aby otrzymać od niej podanie. A dobrze pokazała się na pozycji Weronika Zawistowska. Szkoda, że lepiej tego nie sfinalizowała. Hegerberg. Eikeland. Znów Norweszki pod naszym polem karnym. Eikeland i Klawis. Już się szybko rozejrzała. No tutaj będzie trzeba poszukać szansy przy takich interwencjach na rozpoczęcie ataku. Wiemy, jak padła bramka Kosowa. Po indywidualnym błędzie Engen, ale też kilka akcji kosowianek właśnie wyprowadzonych takimi prostopadłymi zagraniami, po których były jeszcze okazje, aby stworzyć bramkowe szanse. Bo to nie można powiedzieć, że Kosowo nie miało sytuacji w tym meczu, bo poza golem Fiskerstrand jeszcze musiała interweniować chociażby w sytuacji sam na sam. Więc to pokazuje, że defensywa norweska nie jest monolitem. Można sobie stwarzać sytuację. Eikeland, Toris Dottir. Tato pracujący z kadrą kobiet. Piłki ręcznej na Islandii. A zawodniczka Manchesteru w tej chwili pewne miejsce w wyjściowej jedenastce reprezentacji Norwegii. Fiskerstrand. Achcińska, Wiankowska na spalonym Karczewskim. Nie zdążyła wrócić Nikola Karczewska. Musi lepiej kontrolować swoje ustawienie. Bohaterka meczu z Armenią to był jej 15 występ w reprezentacji. Sześciopak, dwa hat-triki w jednym meczu Nikoli Karczewski. No dlatego liczymy, że po tym fenomenalnym, skutecznym jakżeż występie złapała większą pewność siebie i dzisiaj błyśnie na Ulewal. Zawistowska. Dobry powrót do środkowej strefy boiska Weroniki Zawistowskiej. Toris Dottir. Jeszcze Zawistowska. Naslund. Engen. Szeroko Graham Hansen. Schodzi do niej Buszewska. Graham Hansen. Będzie tam asekuracja Pauliny Dudek. Świetnie Paulina Dudek. Ale to było wiadomo już przed meczem, że dzisiaj, jeżeli będą właśnie takie sytuacje jak ta przed momentem, że Hansen wygra pojedynek, to musi być asekuracja, musi być doskok. To jest piłkarka, która lubi wchodzić właśnie w takie pojedynki, lubi dryblować, lubi minąć 2-3 obrończynie i robi to często skutecznie. Norweżki z autu. Zacznie Tuva Hansen. Dzisiaj 10. mecz w reprezentacji 24-letniej zawodniczki. Naslund. Toris Dottir, Engen, ponownie Toris Dottir, blisko rywalek Polki, wydaje się, że dobrze tam bronimy, nie zostawiając przestrzeni, teraz troszkę zostawiła miejsca Buszewska, Graham Hansen, 2-0 niestety. Za łatwo padł ten gol, z dużą łatwością Hansen zeszła do lewej nogi. I tutaj wydaje się, że Klawis mogła lepiej interweniować. Strzał w jej zasięgu. Ale też nie możemy dopuszczać, aby z taką łatwością Hansen stwarzała sobie sytuację. Zobaczmy. Tutaj sobie spokojnie przyjęła piłkę. Złamała na lewą nogę i tutaj strzał nieprzesadnie mocny. Więc szkoda, że to wpadło. O też na usprawiedliwienie Klawis
można powiedzieć, że była oto w tym momencie zasłonięta przez Paulinę Dudek. Trudna sytuacja Polek. 16 minut gry. Przegrywamy na Ulewol. 0-2. To trzeba będzie uspokoić grę, bo mówimy z jednej strony, reprezentacja podbudowana, świetne nastroje po zwycięstwie w Gdyni na Stadionie Miejskim. 12-0, ale też myślę podrażnione Norweżki, bo one w tym starciu z Kosowem straciły w tych eliminacjach pierwszą bramkę. Czeka Zofia Buszewska, Zawistowska, Buszewska, Grzewińska. Zaczniemy z aut. Spokojnie, na siedząco. Martin Ciugryn. Na stojąco Nina Patalon. Tymczasem Karczewska. Buszewska. Dudek. Mesjasz. Wiankowska. Zawistowska. Nie, to Kaletka, przepraszam, teraz mała roszada. W reprezentacji Polski Akcińska, Graham Hansen, Engen, Tuwa Hansen, trzy porażki w eliminacjach Mistrzostw Europy 1989 roku, reprezentacji Norwegii, od tego czasu już tylko lepiej. A w dwóch ostatnich sesjach eliminacyjnych Norweżki bez porażki. Doris Dottir. Mesjasz. Będzie naciskała Reiten. Brawo Małgorzata Mesjasz. Ale ktoś się musi pokazać do zagrania. Doris Dottir. Musi Nikola Karczewska w takich sytuacjach stykowych, gdzie dostaje piłkę na walkę, ciało w ciało, musi gdzieś więcej dać od siebie. Ja wiem, oczywiście, naprzeciwko jest Maria Toris Dottir, świetne warunki fizyczne tej piłkarki, ale właśnie tego typu piłki będą zagrywane do naszej napastniczki. Hegerberg Dudek. To jedno z czterech starć pomiędzy tymi zawodniczkami w najbliższym czasie. Reprezentacja, później dwa mecze w półfinale Champions League, Lyonu i Paris Saint-Germain i wreszcie w końcówce sezonu Division 1 starcie ligowe na stadionie w Paryżu. Karolina Klawis. Akcińska. Nie pokazały się koleżanki. Trudny moment Akcińskiej. Nacisnęły Norweżki. Do końca dobrze i skutecznie piłkarka FC Köln. Buszewska. Za słabo. Tuwa Hansen. Sivik. Graham Hansen. Jeszcze raz Sivik. Rusza piłkarka w klubie prowadzona przez Johna Arneriza. Dobre zagranie do środka. A tutaj już Hegerberg zaprosiła do tego ataku Amelie Eikeland, Eikeland i Klawis. I patrzy Klawis, nikt się nie pokazuje do podania. Tu jest potrzebne lepsze wyjście. To jest bardzo podobny moment do tej poprzedniej akcji, kiedy dostała piłkę przed linią pola karnego. Adrianna Akcińska, nie pokazały się koleżanki, tylko upór Akcińskiej, takie pójście za grą do końca spowodowało, że wciąż byliśmy przy piłce. Graham Hansen. Nie dała się oszukać Paulina Dudek. Jeszcze raz Graham Hansen. Blokuje to Zofia Buszewska. Wraca piłka do zawodniczki Barcelony. Graham Hansen. Graham Hansen! Nie zdążyła. Na nasze szczęście Ada Hegerberg. No, kapitalny miała pomysł Hansen na to, aby podawać do Hegerberg. Taką strefę najniebezpieczniejszą dla defensywy. Zobaczmy, ile miejsca miała ponownie Hansen. I tutaj to podanie. Mieliśmy szczęście, że Mesjasz była blisko Hegerberg i zblokowała ją na tyle skutecznie, że nie doszła napastniczka Lyonu do tego podania od będącej na ekranie Hansen. Zaczynamy od rzutu z autu. Anna Zapała, 21 minut rywalizacji w Oslo za nami. Norweżki prowadzą 2-0. Naslund. Engen. Świetnie, Achcińska w odbiorze. To szkoda, że znowu tracimy piłkę. Ale to dobra walka w Jankowskiej. Będzie upomniana Toris Dottir przez Iwanę Projkowską.
A Iwana Projkowska, arbiter z Macedonii, to jest najlepszy piłkarz, że czasami jak kariera, najlepszy przykład, że czasami jak kariera piłkarska nie idzie za specjalnie, a przychodzi propozycja sędziowania, to warto zmienić plany na życie. To jest też, trzeba powiedzieć, pierwsza na szczeblu międzynarodowym arbiter z Macedonii. Tymczasem Grzywińska, będzie szansa pole, Grzywińska, strzał i broni. Fisker Stranda próbowała, Nikola Karczewska. O, szkoda, że mocniej nie kopnęła tej piłki Nikola Karczewska. Tutaj dobrze powalczyła o piłkę Grzywińska w tym dużym tłoku, ale strzał Karczewskiej z lewej nogi zbyt słaby. Widać było, że mierzyła, ale zabrakło siły przy tym uderzeniu. Ale dobrze, mamy akcję zakończoną celnym strzałem. Nasz zespół potrzebuje mocniej uwierzyć w siebie, bo widać, że to zbyt dużo nerwów. Ten skomasowany atak Norweżek na początku spotkania spowodował nie tylko stratę gola, ale też takie, widać, że trochę spuszczone głowy w naszym zespole. Zwłaszcza zbyt mało mobilności, zbyt mało pokazywania się na pozycję. Na slot wcześniej przejęcie piłki przez Hegerberg. Paulina Dudek, uspokajamy. Zapała, tam zostawiły troszkę po naszej prawej stronie miejsca Norweżki. Mesjasz, Dudek, Buszewska, Akcińska. Przeniesiemy grę na drugą stronę, krosowe zagranie Akcińskie. Wiankowska już ruszyła do piłki, w środku jest Nikola Karczewska. Jeszcze Wiankowska do Karczewskiej. Zacznie Fisker Strand. No szkoda, że Martyna Wiankowska pośpieszyła się z tym podaniem. Miała piłkę na swojej słabszej prawej nodze. Wydawało się, że optymalne by to było zejście na wiodącą lewą nogę. Ale też dobre podanie do Wiankowskiej. I ona dobrze kontrolowała swoje ustawienie, bo był moment, że była na spalonym. Poczekała, dobrze się ustawiła, więc może żałować Martyna Wiankowska, że lepiej nie sfinalizowała tej akcji. Hansen. I to my zaczniemy z autu. Po dobrej akcji Weroniki Zawistowskiej. Szybko stracone dwie bramki przez Polki, ale proszę Państwa, tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. My gramy po 7 kolejkach kwalifikacji w strefie europejskiej z 3. najskuteczniejszą drużyną. Więcej bramek od reprezentacji Norwegii mają tylko Angielki i Hiszpanki. Dudek. Zawistowska. Engen, Doris Dottir, Akcińska. Małgorzata Mesjasz, pokazała się Wiankowska, zabrała ze sobą obrońcę, robi to miejsce dla Zapały na prawej stronie. Kaletka faulowała zawodniczka czarnych Antran Sosnowiec. 10 bramek już w tym sezonie, 7 ligowych trafień w meczach klubowych. Kaletki, trzeba powiedzieć o tej zawodniczce, bardzo dobry występ w czwartek w Gdyni. To ona była takim regulatorem tempa gry reprezentacji Polski. Dobrym łącznikiem między formacją defensywną a napadem biało-czerwonym. Tak, dużo takich pozytywnych akcji, pozytywnych akcentów w wykonaniu Kaletki. Wykorzystywała swoją kreatywność. Przekładała to właśnie na to, że nasze akcje ofensywne dobrze się układały. Fajnie by było, żeby też to dzisiaj przełożyć na stadionie Ulewal, ale jakżeż inny poziom przeciwnika. Naslund. Dobre rozciągnięcie gry do Reiten. Manum. Przy Manum jest Mesjasz. Świetnie, Małgorzata Mesjasz. A Manum to jest przecież zawodniczka w reprezentacji Norwegii w tych eliminacjach. Strzelająca najczęściej. 20 strzałów, 6 celnych. Kolejne 4 w światło bramki zablokowane przez rywalki. No, duży spokój widać w tej sytuacji zachowała Małgorzata Mesjasz. Piłkarka Turwinę Poczdam. Zaczynamy z piłki stojącej. Pokazała pani Projkowska po sygnalizacji swojej asystentki. Zapała. Ponad 3000 biletów na to spotkanie sprzedane przez Norweską Federację. Hegerberg. Naslund. Odsłoniliśmy teraz swoją lewą stronę. Atakuje tutaj Tuva Hansen. Wraca Zawistowska. Tuva Hansen. A tutaj blisko była Reitem do tego, aby
delikatnie strącić tę piłkę. Mieliśmy dużo szczęścia. Dobre wejście Hansen na prawym skrzydle. Brawo Grzywińska, faulowana przez Naslund. O jedno miejsce, oto sztab reprezentacji Polski, o jedno miejsce reprezentacja Norwegii od meczu w Łodzi w październiku awansowała w rankingu FIFA. Boki spadły o 4 lokaty. Zapała świetnie z pierwszej piłki do Wiankowskiej. Teraz wziąć na raz Reiten. Brawo, Martyna Wiankowska. Grzywińska, zablokowały ją Norweżki. I właśnie to zagranie Wiankowskiej, o które prosiłam się w poprzedniej akcji, tutaj było zastosowane. Złamała na lewą nogę Martyna Wiankowska i stworzyliśmy sobie dobrą sytuację. Szkoda, że ten strzał Grzywińskiej zablokowany, ale musimy bardziej zdecydowanie zaatakować, bo naprawdę Norweżki także popełniają błędy. Mamy swoje atuty, częściej aktywizować skrzydła, częściej aktywizować i Wiankowską, i Zawistowską. Karczewska, to już był piąty zablokowany w tych eliminacjach strzał Gabrieli Grzywińskiej. Karczewska, ładnie tam sobie poradziła z rywalkami. Karczewska, nie ma do kogo zagrać. Karczewska, szkoda, że tam poszła na krótkie zagranie. Na bliższy słupek Weronika Zawistowska. O, szkoda, że nie podała Karczewska do Nicole Kaletki, ale zobaczmy, tu zabawiła się kapitalnie Stolis Dottir. Mówiłam o tej pewności siebie Karczewskiej po tych 6 golach, że mogła ją złapać i tutaj daje temu dowód. Szkoda, że lepiej nie podała w tej akcji Nicola Karczewska, bo mielibyśmy naprawdę dobrą sytuację do tego, aby strzelić gola na 2-1. Akcińska do zapały. Na razie środek boiska w dużej mierze należy do Adrianny Akcińskiej. Mesjasz. Kaletka. Faulowana przez Lidę Naslund. Takie trochę odkrycie tych pierwszych 3 kolejek, przypomnijmy, w Norwegii gra się systemem wiosna-jesień. Top serien i zespół lidera Bran. Jankowska kapitalnie wypatrzyła Zawistowską, ale ta na spalone. Ale brawo Polki, to jest ten moment, kiedy odsuwamy grę od pola karnego. Karoliny Klabis przenosimy na połowę rywalek i tutaj trzeba postarać się o wykreowanie sytuacji bramkowej. Oszukać podaniami naszych skrzydłowych, szybciej operować piłką, lepiej pokazywać się na pozycję. Tego nam potrzeba, aby stwarzać sobie sytuację. Mieliśmy już kilka strzałów. Widać, że jak przyspieszymy, jak zagramy celniej, to jesteśmy sobie w stanie stwarzać sytuację. Cecilie Fiskerstrand. Niewiele na razie kontaktu z piłką. Teraz złe wybicie pod nogi Zawistowskiej, ale też odskoczyła piłka przy próbie opanowania zawodniczce Bayernu wypożyczonej do FC Köln. Chyba Hansen. Naslund. Przejęły Polki, Zawistowska. Ładnie się zastawiła, tam atakuje Zjewik. Jeszcze Zawistowska, faul Naslund. To jest kolejne przewinienie tej zawodniczki. Myślę, że za moment Iwana Projkowska wyliczy piłkarkę Bryn. Adrianna Akcińska. Mamy stały fragment. Dobrze przymierzyć, dobrze podać. Są nasze obrończynie i Dudek, i Mesjasz. Akcińska na bliższy słupek, za głęboko, zdecydowanie. Trzeba szybko odbudować ustawienie, bo Firkestan tam chciała szybko uruchomić jedną z piłkarek ofensywnych. Na nasze szczęście nikt tam dobrze nie pokazywał się na pozycję. Różewska. I znów Norweżki, Zewik, Reiten, niedokładnie do Graham Hansen, ale też niedokładnie w naszym zespole Kaletka. Graham Hansen, Buszewska, przejąć to w środku, Karczewska, Grzywińska, ładnie Polki, Kaletka do Karczewskiej, czeka, żeby nie spalić Wiankowska i teraz jest zagranie, ale niedokładne. Zapała. Leży Hegerberg. Engen. Trzymaj
Karina Sewik. Tuwa Hansen. Wróciły Polki. Hansen do Sewik. Hegerberg. Jeszcze Hegerberg przed pole karne ma numer. Nie będzie rzutu rożnego, nie będzie aut. Bardzo nieudany strzał zawodniczki Arsenalu. Zapała do Klabis. Marcińska nie ryzykowała takiego zagrania w poprzek na lewą stronę do Zofii Buszewskiej. Klawis. Naslund, Sywik. Tuwa Hansen, Zawistowska. Dobrze, dobry doskok Zawistowskiej. Liza Naslund. Serestad Engen, Doris Dottir. Amelie Ekeland. Fiskerstrand. Engen. Karoline Graham Hansen. Tuwe Hansen. Pokazała się Sywik. Do niej zagrywa Tuwe Hansen. Hegerberg już biegnie na dalszy słupek. Do niej dośrodkowanie. Brawo Karolina Klawis. Przeczytały bardzo dokładnie Polki zamiar reprezentantek Norwegii. Jankowska. Achcińska. Teraz odkryły Norweżki skrzydła. Kaletka. Karczewska. Nie ma spalonego, ale wypchnięta do narożnika boiska. Zawodniczka francuskiego Fleury. Zapała. Znów Polki w ataku. Rzutka w zapały za głęboka. Fiskerstrand. Musi lepiej przymierzyć Anna Zapała, zagrywając w ten sposób w pole karne. Takie oddanie piłki za darmo. Sywik. Mówi się o tym, że poszuka latem transferu zagranicznego z ostatniego klubu Top Serien z Avalnys. Była piłkarka Paris Saint-Germain i Wolfsburga. Dudek. Zawistowska. Dobre, dynamiczne zejście do środka. Znów nie pokazały się koleżanki. Jakby pochowane Polki za czerwonymi koszulkami reprezentantek Norwegii. Buszewska. Do Karczewskiej. Jeszcze raz Buszewska. Znowu, podobnie jak w meczu z Armenią. Statycznie te piłkarki, które aktualnie nie są bardzo blisko gry. Achcińska. Buszewska. Zawistowska. Buszewska. Podał tu Norweżki. 35 minut na Ullevål. Norwegia 2, Polska 0, ale po tych pierwszych, naprawdę trudnych minutach biało-czerwonych, bramkach Grzewińskiej, samobójczym trafieniu, a także Graham Hansen, udało się Polkom odsunąć grę od naszego pola karnego. To już jest zdecydowanie bardziej wyrównany mecz. Grzewińska. Można by powiedzieć, długo czekała Grzewińska, ale to też wynika z tego, że nie miała do kogo zagrać. Ale też przejęła piłkę po błędzie jednej z Norweżek. I to jest element, który się powtarzał w tym wspomnianym już przez nas spotkaniu z Kosowem. I widać, że to jest coś, co szwankuje czasami w norweskim zespole, jeżeli się mocniej zaatakuje, jeżeli się mocniej naciśnie. Zobaczymy, na ile nasze piłkarki zdecydują się tutaj zagrać odważnie, podejść wyżej, mieć lepszy doskok, lepszy odbiór. Niestety oddała piłkę z rzutu wolnego Małgorzata Mesjasz. Sirstad Engen. Tuwa Hansen. Graham Hansen. Sywik. Nie ma spalonego. Już natychmiast. Mesjasz bardzo blisko. Ady Hegerberg. Sywik. Sywik. Dudek. Zaczniemy z 5 metra. A tłumaczy coś Paulina Dudek Zofii Buszewskiej. O, dużo akcji Norweżek na tej ich prawej flance. Zobaczmy tutaj zagranie Hansen do Sewik. Dużo miała miejsca norweska piłkarka. Klawis. Paulina Dudek z opaską kapitana. Zawsze, kiedy nie ma Ewy Pajor,
ten przywilej wyprowadzenia zespołu na boisko ma zawodniczka Paris Saint-Germain, ale też wiemy, jaka jest hierarchia w reprezentacji. Wchodziła Pajor za Karczewską w Gdyni i tę opaskę natychmiast Dudek przekazała zawodniczce Wolfsburga. Tuwa Hansen, Dudek, Grzewińska, Zawistowska. Ma na plecach Sywik. Ładnie się teraz zabrała z piłką Zawistowska. Karczewska. Zawistowska do Karczewskiej. Poradziła sobie Nikola Karczewska. Dobrze, dobrze Nikola Karczewska. Ja mówiłam na początku o tym, że właśnie ona będzie miała dużo takich pojedynków siłowych, atletycznych z obrończeniami norweskimi. I ma już kilka takich zagrań, że właśnie się dobrze zastawiła, że dobrze zabrała z piłką. Wzięła piłkarkę obrończenie norweską na plecy. Ponownie Karczewska, Grzewińska, Harcińska, nie pokazują się koleżanki, to są te trudne momenty, Norweżki blisko biało-czerwonych, zabierają nam sporo przestrzeni, Buszewska, dobre wejście wcześniej, Pauliny Dudek, faulowana Buszewska przez Adę Hegerberg. Ale ładne sportowe zachowanie. Hegerberg podeszła, przeprosiła zawodniczkę czarnych. Już 24 mecze Zofii Buszewskiej w tym sezonie w klubie, a także reprezentacji od pierwszej do ostatniej minuty. Achcińska i Fiskerstrand. A musi poprawić te podania z rzutów wolnych Adriana Achcińska, bo druga taka sytuacja, gdzie ta piłka jest zbyt głęboko podawana. Ekelan. Przesunęła się Reitem do przodu. Cywik. Na szczęście także piłkarki Siegrena. Czasami się nie potrafią porozumieć w ataku na bramkę Klawis. Naprawdę szkoda tego kwadransa otwierającego mecz. I dwóch straconych bramek, bo potem naprawdę nieźle sobie radzą Polki na Ulewol. Teraz błąd Toris do tir. Ruszyła Wiankowska. Też jest niezmordowana. 26 pełnych spotkań w tym sezonie Martyny Wiankowskiej. Wiankowska. Karczewska przyjęła. Szkoda, że tam nie poszła odważniej na piłkę Zawistowską. Atakujemy, ale potrzebna jest większa dokładność, większa staranność przy podaniach, aby zagrozić norweskiej bramce. Malum. Toris Dottir. Paulina Dudek. Dobre, prostopadłe zagranie Dudek. Karczewska z pierwszej piłki do Grzewińskiej. Trochę więcej spokoju, troszkę więcej precyzji. Pewnie będą miały biało-czerwone w tym meczu swoje szanse bramkowe. Engen. Graham Hansen. Sywik. Na spalonym Hegerberg. Dobre ustawienie naszego bloku defensywnego. Tak patrzyłam, jak ustawiają się względem Ady Hegerberg nasze obrończenie. I dobrze złapały ją na offside. Nie było spalonego. No. Nie było spalonego się. Została Małgorzata Mesjasz wyżej. Samobójcza bramka Grzewińskiej w 8 minucie. W 16 Karolina Graham Hansen, 43 bramka w reprezentacji. Odskoczyła Hansen na 2 gole Adzie Hegerberg. Bardzo sprytny Sywik. Nie zaczniemy tego szybko. Achcińska. Paulina Dudek. Grzewińska. Dobrze, dobrze. Nie daje się przepchnąć. Nie daje się przewrócić Grzewińska. Teraz bardzo ryzykowne zagranie. Przytomnie Mesjasz. Galetka do prawej strony. Wiankowska. Galetka. Dudek. Buszewska. Zawistowska. Galetka. Źle. No szkoda, bo takich błędów technicznych prostych w naszym wykonaniu jest zdecydowanie za dużo.
widzimy Weronikę Zawistowską. Przydałyby się indywidualne akcje, wygrane pojedynki na skrzydle, stworzenie przewagi liczebnej. Tego dzisiaj jest zdecydowanie za mało. Brawo, Buszewska. Tuwa Hansen, Hegerberg, źle wyrzucony aut. Najpierw Norweżki zaczęły w toczącej się piłki na własnej połowie boiska. To było kilkanaście minut temu, teraz źle wyrzucony aut Tuwy Hansen. Żewińska, no ryzykownie, Mesjasz, naciskają Norweżki. Buszewska, Zawistowska. Buszewska leży po starciu Sywik, Dudek, przenosimy grę na drugą stronę, ależ to było inteligentne zagranie Pauliny Dudek. Tam jest sporo miejsca, ruszyła Wiankowska, Zapała, przesuwamy się w kierunku pola karnego. Zapała, szkoda, że ta piłka nie była dokładnie zagrana do Karczewskiej. No, pośpieszyła się, bo miała Anna Zapała dość dużo miejsca i czasu. Mogła sobie lepiej ułożyć piłkę do tego, aby ją mieć lepiej ułożoną na stopie. Zobacz, jak daleko Mesjasz wybrała się za Adą Hegerberg. Leżała przez chwilę Zofia Buszewska, ale już spieszymy z informacją, wszystko w porządku. Wróciła na swoją pozycję lewej defensorki, grająca przecież w klubie na prawej stronie obrony Buszewska. Tymczasem Norweżki, Graham Hansen. Naslund. Manum. Brawo Buszewska. Achcińska. Dzisiaj w wielu fragmentach, czy technicznie, czy też jeśli chodzi o taką organizację gry, nie ustępujemy rywalkom. Buszewska, ale przegrywamy. 0-2. Paulina Dudek. Ale zamknęły nas Norweżki. Musimy z tego mądrze wyjść. Wyprzedziła Naslund Grzywińską, ale Polki przed szansą do kontrataku. Zawistowska czwórką, mkniemy na bramkę Fiskerstrand, wracają trzy Norweżki. Zawistowska nie, dlaczego Weronika? Tam trzeba było grać do kaletki, na środek. Mieliśmy dużą liczbę piłkarek zaangażowaną w tę akcję ofensywną. Szkoda, że Weronika Zawistowska lepiej i przede wszystkim celniej nie podała w tej akcji. Mesjasz, wcześniej kapitalne czytanie gry. Duży spokój naszej kapitan Pauliny Dudek. Mesjasz, to już 45. minuta meczu, dobre zagranie Mesjasz, Grzywińska, no i znowu zabrakło tego detalu, dopieszczenia akcji przez dobre i dokładne przyjęcie piłki Gabriel Grzywińska. To są te detale techniczne, o których już dzisiaj kilka razy mówiłam, że szwankuje u nas właśnie często przyjęcie lepsze, lepsze zagranie, lepsze opanowanie piłki. Rejten. Wróciły Polki, odbudowujemy ustawienie w obronie. Naslund do Engen. Tuwa Hansen po prawej stronie, zawęża pole gry Buszewska. Wróciła do asekuracji Weronika Zawistowska i zagramy od Karoliny Klawis. A mówił Siegren w rozmowie z norweskimi dziennikarzami. Jeszcze wczoraj jestem zadowolony z treningów między meczami, szczególnie tych ostatnich zajęć, ale też miał świadomość tego, że zagra jedno z ważniejszych spotkań tych kwalifikacji. Minuta doliczona do pierwszej połowy. Bo w Norwegii w związku z tym remisem z nami, spotkaniu z Łodzi, miano taki szacunek do naszego zespołu, że byliśmy właśnie tą drużyną, która urwała Norweżkom punkty. Klawis. Chwalił się Gran, że jest u nas kilka indywidualności, ale te indywidualności też dzisiaj u nas muszą błysnąć. Archińska, ale wcześniej faul. Martyny Wiankowski. Fałowana Liza Nazwu. No i teraz jeszcze utrzymać koncentrację. Na ostatnie sekundy przegrywamy 0-2. Ale jak mawia selekcjoner pierwszej reprezentacji, Czesław Michniewicz, prowadzenie 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik w futbolu. I oby tak było także dzisiaj. Pamiętamy, że tutaj kiedyś dwie bramki strzeliła reprezentacja męska Norwegii, a my w 2001 roku wyjechaliśmy ze zwycięstwem 3-2 i to mimo urazu Adama Matyska na tym stadionie. To było także na Ullevål.
Akcińska i koniec pierwszej połowy, a zatem samobójcza bramka Grzewińskiej, później Graham Hansen. Jesteśmy równorzędnym rywalem, ale przegrywamy w Oslo 0-2. Zapraszamy do studia. Ma kolejka kwalifikacji mundialu. Australia, Nowa Zelandia 2023. Norwegia, Polska na Ullevål. Oslo, przegrywamy do przerwy 2-0, ale patrzymy także na wyniki z pozostałych stadionów i tutaj nie nasza grupa, ale jednak dzisiaj dwie bramki Niemki strzelają w Serbii, a mimo to przegrywają mecz z reprezentacją gospodarza tego spotkania. Zatem może jeszcze nie wszystko stracone na Ullevål. Może damy radę. Szczególnie, że mieliśmy dzisiaj kilka dobrych momentów, że jesteśmy po 15 minutach pierwszych, o których najlepiej byłoby zapomnieć, rywalem równorzędnym. Jedna zmiana w reprezentacji Norwegii. Vilde Boariza, 26-letnia piłkarka Manchesteru, po raz 48 w reprezentacji, a zastąpiła Lizę Neslund. Na biało-czerwono Polki, na czerwono-biało reprezentacja Norwegii. Lepiej wejść w tę drugą część spotkania niż na początku meczów, w pierwszej części, bo ten początek Norweżek niezwykle intensywny. Daliśmy się zepchnąć do całkowitej defensywy. Norweżki stworzyły sobie kilka kapitalnych sytuacji do tego, aby strzelić nam gola. Świetna dyspozycja Klawic uratowała nas przed tym, ale też to, co mówiłeś, druga część pierwszej połowy była w naszym wykonaniu o wiele lepsza. Mieliśmy kilka ciekawych momentów, poprawić dokładność, spojrzeć, podnieść głowę, spojrzeć, podać dokładnie. To podnieść jest głowę. To, o czym mówiła Nina Patalon przed meczem z Armenią, tego zaczynamy się uczyć, na to zaczynamy zwracać uwagę, ale znów Norweżki, znów będzie niebezpiecznie, zagranie do Hegerberg, bronimy się. Zawistowska, zaczniemy z aut. To podanie otwierające na skrzydle kapitalne, otworzył tam się, o tutaj, zobaczmy, to już jest końcowa akcja. I podanie Tuwy Hansen, przeszła ta piłka na nasze szczęście, ale widzimy, jak spojrzała Hansen. Na nasze szczęście zapała, dobrze zblokowała Hegerberg, stąd ta piłka przeszła wzdłuż linii oddalonej o 5 metrów od bramki Karoliny Klawis. Wysoki pressing Norweżek, odzyskały piłkę 30 metrów przed bramką Klawis. Riza, Graham Hansen, zapała. I Norweżki, Amelie Ikeland. Manum, Graham Hansen, Achcińska, o dzisiaj bardzo ważna zawodniczka w zespole Niny Patalon, Adrianna Achcińska. Mesjasz, zapała, Karczewska, wygrywamy tę rywalizację w środku, nie zabrała się z piłką Nicole Kaletka. A przegrała fizyczny pojedynek Storis Dottir, wykorzystała swoją przewagę właśnie w tych warunkach norweska obrończyni. Graham Hansen. Jeszcze Graham Hansen troszkę tam potańczyła, ale nie odpuszczają nasze defensorki. Achcińska i zaczynamy z 5 metra. Kolejna naprawdę dobra interwencja młodej 19-letniej zawodniczki FC Köln. Można było mieć zastrzeżenia co do formy Adriany Achcińskiej, chociażby napinatarka. Widać było, że nie jest w optymalnej dyspozycji, ale dzisiaj naprawdę bardzo aktywna nasza pomocniczka. Często pod grą, dużo odbiorów, dużo walki oczywiście. Nie zdążyła do piłki Buszewska. No za dużo właśnie mamy dzisiaj tego typu niecelnych podań. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że występ Zofii Buszewskiej no nie był do końca pewien. Uraz po tym spotkaniu z Armenią jeszcze wczoraj schodzącą z treningu Zofię Buszewską. Trenerka Nina Patalon pytała: Zosia, jak się czujesz? Jak wyglądasz w tej chwili, jeśli chodzi o uraz? Była odpowiedź: wszystko okej, okay, pani trener, a zatem duże nadzieje przed dzisiejszym meczem. Reiten, ale zagranie do Hegerberg. Na nasze szczęście także Ada Hegerberg czasami nie przyjmuje piłki w prostej sytuacji. Jeszcze raz Hegerberg. Reiten brokuje to Dudek. Rzut rożny. Dobre zachowanie Pauliny Dudek. Dobrze zblokowała Reiten w tej sytuacji. Trzynaście piłkarek powołanych z Ekstraligi, którą pokazujemy na antenie TVP Sport. 13 z Ligi Polskiej, a Siegren powołał
10 zawodniczek z norweskiej top serii, to też pokazuje, jaka jest, jeśli chodzi o przynależność klubową, różnica. Mamy po drugiej stronie zawodniczki Chelsea, Manchesteru, Arsenalu, piłkarki Barcelony, a zatem zawodniczki półfinalisty Champions League i Ade Hegerberg z Lyonu, faulowana kaletka. A pomimo tego, że mistrz Norwegii nie wystąpił w fazie grupowej Ligi Mistrzyń, to aż 7 Norweżek wystąpiło na tym etapie rozgrywek. I 4 Polki. I to 7 Norweżek w takich klubach, o których wspomniałeś, topowe zespoły w Europie. Tutaj dobrze zachowała się kaletka, dobrze ustawiła się względem piłki, dała się sfaulować. Faul Wilde Boerizy. Kolejna zawodniczka z angielskiej Premier League, a tymczasem puszcza grę arbiter z Macedonii, ruszyła Karczewska, Karczewska, wraca za nią Tuva Hansen, jeszcze Karczewska, czeka tam kaletka, Karczewska zagrywa, ale prosto na głowę Eikeland. Wiankowska, przyzwyczailiśmy się do ręki Zawistowskiej tu na prawej stronie. Tymczasem dzisiaj zdecydowanie dłuższy fragment, jednak bliżej lewej bocznej linii boiska zawodniczka grająca w Bundeslidze, Achcińska, Achcińska do Zawistowskiej, Zawistowska na spalonym. Szkoda. Szkoda, ale ciekawe było to podanie na dobrze pokazującej się na pozycji Weroniki Zawistowskiej. Musimy szukać właśnie tego typu zagrań, tutaj zdecydowanie na spalonym nasza skrzydłowa. Cecilie Fiskerstrand. Długa, indywidualna rozgrzewka w przerwie naszej gwiazdy Ewy Pajor, ale jeszcze nie decyduje się na taką zmianę. Nina Patalon, zastanawialiśmy się, może Zofia Buszewska, która jednak chyba dzisiaj widać, troszkę nie jest w pełni sił. Gdzieś tam ten uraz trochę doskwiera zawodniczce mistrza Polski. Może na jej pozycję zostanie cofnięta Wiankowska, ale z drugiej strony wiadomo, Wiankowska to jest zawodniczka, która lubi grać do przodu, a tam po tej prawej stronie w zespole norweskim buszuje i Tuva Hansen, i przede wszystkim Caroline Graham Hansen. Rida Manum. Engen. Graham Hansen. Graham Hansen, otwiera się ta lewa strona dla Eikeland. Dobre zagranie, Graham Hansen, Klabis. Pokazała kaletka, mnóstwo przestrzeni, aż prosiło się o wyrzucenie piłki na środek boiska. Musimy lepiej otwierać grę w takich momentach. To jest taki element, który nam dzisiaj trochę szwankuje. Często Klabis, która ma piłkę w rękach, nie ma do kogo zagrać. Engen, wyżej teraz Polki, ale nie gramy pressingiem, raczej staraliśmy się ustawić taką ścianę na środkowej linii boiska. Wiankowska, był faul. Faulowana Meli Eikeland. I za moment wejdzie na boisko Ewa Pajor. Już 66 występów w reprezentacji, 45 goli. A zastępuje Nicole Kaletkę. No zobaczymy, jak będzie wyglądać teraz nasze ustawienie. Na jakiej pozycji będzie grać Ewa Pajor. No to już mamy nie tylko starcie, tak to jest zapowiadające troszkę emocje półfinału Champions League, czyli Hegerberg kontra Dudek, ale mamy też zawodniczkę Barcelony, Caroline Graham Hansen, a także Syrstad Engen i koleżankę klubową kontra Ewa Pajor, bo Wolfsburg w półfinale Champions League właśnie kontra Duma Katalonii. Wyprzedane bilety na to spotkanie na Camp Nou. Rusza Zawistowska, dobre zagranie prostopadłe i już wystartowała Polka. Ewa Pajor, jaka to jest decyzja? Arbiter z Macedonii. Zobaczymy, co pokaże pani Projkowska. Gramy dalej. Pusta bramka, jeszcze próbowały Polki. Pozbierała się Pajor. Ależ wystartowała do tej piłki Ewa Pajor. Ale pani sędzia nie odgwizdała ani wolnego, ani nie zauważyłam, aby pokazała korzyść w tej akcji. Stąd kontynuowaliśmy ten atak. Zobaczmy, jaka dynamika wejścia. Tutaj był faul. To jest faul. Fiskerstrand i tutaj będzie bardzo dokładnie widać. Oczywiście, to jest faul bramkarki reprezentacji Norwegii. Dla mnie czerwona kartka.
Powinny Norweżki grać w dziesiątkę, a tymczasem Graham Hansen jest rykoszet, ale na szczęście piłka odbija się w środek bramki. No i co takiego pani Iwana Projkowska, która powinna czuć ducha gry, bo przecież sama była zawodniczką, ma nam teraz do powiedzenia. Dość taka jasna sytuacja, bo widać było nawet po dynamice tej akcji, po sposobie, w jaki sposób upadła Ewa Pajor, że tam musiał być kontakt z norweską bramkarką. Toż profesjonalizm Ewy Pajor, to jest piłkarka, która nie stanie, nie zacznie gestykulować, machać rękami. Ona po prostu no, wiedziała, że arbiter podjęła taką decyzję i tego nie zmieni. Oczywiście będzie to można analizować. Miały Polki rzut wolny i mieliśmy w tamtej sytuacji czerwoną kartkę dla norweskiej bramkarki Cecilie Fiskerstrand. Paulina Dudek. Do Karczewskiej niedokładnie. Inna sprawa, że Karczewska miała przyklejoną do pleców Toris Dottir. Czysto Akcińska. I brawo Polki. Karczewska. Do Pajor. Jeszcze Ewa Pajor. Eikeland. Widać, że Ewa Pajor będzie ustawiona wysoko, będzie ustawiona blisko Nikoli Karczewskiej. To na pewno mocno zdynamizuje nasze działania ofensywne. Grzewińska. Jeszcze Gabriela Grzewińska. Dużo tego dryblingu, ale statycznie z przodu Polki. Nie było do kogo zagrać. Buszewska. Szeroko Zawistowska. Buszewska szuka Pajor. Toris Dottir. Grzewińska. Jeszcze raz Toris Dottir. Hegerberg. Siewik. Karina Siewik. Już ta akcja po prawej stronie Norweżki na wysokości pola karnego. Będzie niebezpiecznie. Hegerberg do Siewik. Dudek. Jaki spokój kapitan biało-czerwonych. Zapała. Karczewska. Jankowska. Ależ był moment, gdzie dobrze pokazywała się do wyjścia na pozycję Ewa Pajor. Szkoda, że tego nie wykorzystaliśmy. Bezjasz. Zawistowska, Buszewska, Akcińska, Zawistowska, Akcińska, Mesjasz, Paulina Dudek, dobre zagranie, Siewik do środka, Graham Hansen. Trzeba tutaj będzie przypilnować po lewej stronie uciekającej. Reiten kapitalnie Zapała. Dobre ustawienie Anny Zapały w tej sytuacji. Czuła do końca grę zawodniczka AZS-u UJ Kraków. Ale też trzeba założyć, że Norweżki w takich wyjściach z atakiem szybkim będą miały dużo miejsca. Stąd na pewno będzie trudne zadanie przed naszym zespołem, ale my tutaj musimy atakować. My tutaj musimy dążyć do tego, żeby strzelić gola. Przesuwamy grę na połowę rywala. My zaczynamy szukać okazji nie tylko w kontrach, ale też będziemy, mam taką nadzieję i przekonanie, próbować troszkę więcej pograć piłką w środku. Spróbować może ataku pozycyjnego. Dzisiaj zespół norweski w defensywie to nie jest monolit. Zdarzają się proste błędy zawodniczką Martina Sjögrena. Graham Hansen. Graham Hansen, brawo Dudek. I szansa do kontrataku dla Polek. Ewa Pajor, Karczewska środkiem. Za akcją idzie także Grzewińska. Ruszyła Pajor. Wraca przy niej Eikeland. Pajor, Grzewińska. Zagranie do Pajor. Karczewska czeka. Zagraj tam Ewa. Karczewska, gol! Gol! Brawo Polki! Już tylko 1-2. Tak jest. Na taką akcję czekaliśmy. Na tego gola Nikoli Karczewskiej wyczekiwaliśmy. Świetna akcja Ewy Pajor. Wszystko w tej akcji się zgadzało. Idealne wyłożenie piłki do Nikoli Karczewskiej. Zobaczmy. Tutaj właśnie ta dynamika Ewy Pajor, ale mądrze wyszła z tą akcją, patrzyła, oszacowała ustawienie Norweżek. Kapitalna klepka z Grzywińską. Proste zagrania są najskuteczniejsze i najlepsze. I pewne wykończenie Nikoli Karczewskiej. Tak jest, atakujemy dalej, szukamy kolejnego gola. To się zaczęło od fenomenalnej interwencji w polu karnym naszej kapitan Pauliny Dudek. Nikola Karczewska, siódma bramka w reprezentacji. Siódma w ciągu ostatnich
do 50 minut, a pamiętajmy, grała do 75 minuty w meczu z reprezentacją Armenii, a zatem tak naprawdę tych minut jest 133. No to jest praktycznie bramka co 20 minut, ale bronimy Graham Hansen. Brawo, Karolina Klawis. Troszkę Polki teraz przysnęły. To jest to newralgiczne. 5 minut po zdobytej bramce, o którym mówi wielu trenerów. Moment rozprężenia, rozkojarzenia, takiej satysfakcji po dobrze wykonanym ataku. No i wtedy też bardzo często padają bramki dla rywala. Wytrzymać to dziewczyny emocjonalnie, wytrzymać to mentalnie, no i fizycznie. To też będzie ważne w ostatnich dwóch kwadransach tego meczu. No dobre tutaj ustawienie Karoliny Klawis. Nie ma problemu, żeby tę piłkę spokojnie sobie odbić. Jak to mogło inaczej wyglądać, gdyby podjęła dobrą decyzję Iwana Projkowska? Gdyby grały dziesiątkę z rezerwową bramkarką Norweżki. No ale nie ma co narzekać. Mamy bramkę kontaktową i jesteśmy w tym meczu cały czas w grze. Fiskerstrand, Doris Dottir, wyżej grają Polki. Fiskerstrand, Zawistowska, Pajor, ze spalonego wraca Karczewska, brawo Pajor, Grzywińska troszkę się pospieszyła, za mocne było to zagranie. Niezrozumiały jej koleżanki. Przeprasza Grzywińska. Ale też ta akcja bramkowa pokazała, jak wiele dla nas znaczy Ewa Pajor, jakże ważną jest dla nas piłkarką. Mamy jeszcze ponad pół godziny. Wykorzystajmy to, że mamy tak ofensywnie usposobiony w drugiej połowie nasz zespół. Zaatakujmy jeszcze mocniej, ale też oczywiście pełna koncentracja w defensywie. Oj, Hansen do Hegerberg. Brawo, Karolina Klawis. Ale spalonego tam tak, pokazała jest spalony. Oczywiście pani asystentka. No i to jest taki znowu spalony. Tym razem drugiej asystentki Iwany Projkowskiej. Suma szczęścia musi wynosić zero, jak niektórzy mawiają. Grają Norweżki w komplecie, choć powinna być czerwona kartka. My mieliśmy odgwizdanego na naszą korzyść spalonego Norwegii w pierwszej połowie. I teraz sytuację też już do takiej dokładnej analizy. Achcińska. Zostawiamy to wszystko i patrzymy na boisko. Buszewska. Przegrała tam fizyczną rywalizację. Świetna asekuracja Pauliny Dudek. Też dzisiaj imponuje Paulina Dudek grą. Pamiętajmy, to jest zawodniczka, która zagrała fenomenalne spotkanie w Łodzi przeciwko reprezentacji Norwegii. A teraz Elisabeth Tyrland, 20-letnia zawodniczka lidera Top Serien norweskiej ekstraklasy. A zastąpiła Karine Sivik. 15 występ w reprezentacji Tyrland. No, 5 goli w tej kampanii eliminacyjnej Terland. Już zaczęły Norweżki. Riza. Manum. Brawo Akcińska. Pajor. Ręka. Zagranie ręką. Opuszcza grę arbiter. Fiskerstrand. Jankowska. Doris Dottir. Anna Zapała. Popatrzyła Zapała, gdzie jest Pajor. Natychmiast zagraniewy Pajor do skrzydła. Też myślę, że dzisiaj troszkę powtarzamy, Asia, taki schemat z ostatniego kwadransa meczu przeciwko Armenii. Wchodzi na boisko Ewa Pajor i natychmiast zespół fokusuje się na poszukiwaniu z przodu naszej kapitan zawodniczki Wolfsburga. Ale widać, że taką pozytywną energię zespół zyskał po strzeleniu gola, po wejściu Ewy Pajor. Zostajemy wysoko. Anna Zapała cały czas na stojąco obserwuje wydarzenia na placu gry. Nina Patalo. Zapała w pole karne, ale niedokładnie. I teraz trzeba wrócić, odzyskać piłkę. Przede wszystkim natychmiast przerwać kontrę Norweżek. Hegerberg. Środkiem Tyrland. Do niej zagrywa Hegerberg. Nie te numery z Pauliną Dudek. Musi się Anna Zapała pokazać Paulinie Dudek do podania. O, przepraszam, w tej chwili Zapała Paulina Dudek, nie zdążyła dobiec do tego, aby Paulina mogła jej podać. Egeron, Manum. Sirstadingen. Szkoda, gdyby tę piłkę wyłuskała Pajor, byłoby bardzo ciekawie. Amelie Egeron, wrócić, ustawić w obronie. Dudek. Zawistowska, szansa do kontry dla Polek. Troszkę piłka odskoczyła
Weronice Zawistowskiej. Manum. Gra Kam Hansen. Tuwa Hansen. Manum. Do Eikeland. Terland, która weszła na boisko. Trzecia, najczęściej strzelająca. Z 50% celnością, tak to nazwę, zawodniczka kadry norweskiej w tych eliminacjach. Ona przed momentem przy piłce. 6 celnych strzałów na 12 prób w tych eliminacjach. Przetrzymywana Karczewska. Przetrzymywana Karczewska, widzi to arbiter z Macedonii. Dobre zachowanie Nikoli Karczewskiej. Mnóstwo pracy wykonuje dzisiaj nasza napastniczka. Będzie kartka dla Marii Torres-Dottir. Oto piłkarka Manchesteru. 59. mecz w reprezentacji. A tymczasem jakieś problemy Weroniki Zawistowskiej. No tak. Tutaj widzimy bardzo dokładnie przewinienie Torres-Dottir. Potwierdzenie żółtej kartki, natomiast korzystają Polki z tego momentu przerwy. To Martin Sjögren w rozmowie z jednym z asystentów. Natomiast Polki teraz uzupełniają te potrzebne minerały. Myślę, że tam w tej chwili są rozdawane jakieś specjalne żele energetyczne. No jeszcze ta energia jest na końcówkę potrzebna. Tu jest jeszcze dużo czasu. 25 minut plus to, co doliczy pani sędzia. A to sytuacja i faul na Ewie Pajor. No nad czym my się tutaj zastanawiamy, Asia? Myślę, że nie ma nad czym. Jest ewidentnie wycięta Ewa Pajor. To jest czerwona kartka dla Fiskerstrand. Też ukłony dla realizatora norweskiej telewizji, że mimo iż to jest akcja na niekorzyść zespołu norweskiego, to tak dokładnie nam ją teraz pokazał w kilku powtórkach. O, też tyle dobrze, że Ewie nic poważnego się nie stało, bo to wejście było takie zdecydowane, mocne. Na własnych siłach opuszcza boisko Weronika Zawistowska. Za moment będzie mogła wrócić na boisko, jeśli tylko pozwoli na to Iwana Projkowska. Gramy przez chwilę w dziesiątkę. Mamy stały fragment gry, ale daleko od bramki Fiskerstrand. Ustawia koleżanki. Bramkarka LSK. Mesjasz, niezła wrzutka Mesjasz. Jeszcze Pajor! Ależ tam miała mało miejsca Ewa Pajor, pomimo tego zdołała dojść do strzału. Ale sytuacja była niezwykle trudna, aby oddać tutaj celniejsze uderzenie. A podobnie jak w meczu z Armenią, kapitanki reprezentacji Polski, bo znów oczywiście opaskę Pajor od Pauliny Dudek przejęła. Z tą opaską kapitańską w barwach ukraińskich, z taką gra dzisiaj także kapitan reprezentacji Norwegii Karolina Graham Hansen. I też widzieliśmy przed stadionem, dwie godziny przed meczem, sporo ukraińskich flag, kilku ukraińskich kibiców. Myślę, że to są ludzie, którzy uciekli przed tym, przed tą olbrzymią tragedią, przed atakiem państwa, które okazuje się w tej chwili mocno niepoważne. Graham Hansen, żeby nie powiedzieć w mocniejszych słowach. Reiten, piłka do Terland, będzie niebezpieczny. Oj, 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 oj. Terland obok bramki. No groźnie było. Tu mieliśmy dużo szczęścia. Świetne podanie Reiten. W taki fajny, płynny, dynamiczny sposób Norweżki wymieniły kilka podań. Ale nie wiem, czy tam nie musnęła chyba Karolina Klawis. Czy to nie była taka interwencja ratująca nas przed stratą trzeciego gola. Za moment Mielde, długa przerwa, wróciła po kontuzji w meczu z Kosowem, ale nie było jej bardzo długo. Dzisiaj będzie 151. mecz w reprezentacji. No jest na 7. miejscu w klasyfikacji największej liczby występów w norweskiej kadrze. Ponad półtora roku od ostatniego występu w kadrze. Kartka dla Martyny Wiankowskiej. Przypomnijmy, że za kartki Wiankowska pauzowała, wyczyściła sobie to konto kartkowe w spotkaniu z Armenią. A tu jest kartka jednak dla Chcińskiej, bo ta Chcińska, tak. Nie Wiankowska, zatem przepraszam. Poszedłem za okiem kamery, za realizatorem. No dziewczyny, jeszcze 20 kilka minut. Trzeba dać z siebie wszystko. Kolejne mecze reprezentacji dopiero we wrześniu.
2 września. Norweżki pojadą. Teraz z kolei faul piłkarki gospodyń Riza. I to też będzie kartka. Faul taktyczny. 2 września. Ten bardzo ważny dla nas termin, bo my gramy z Albanią, tak? Na wyjeździe. Na wyjeździe, ale Norweżki jadą do reprezentacji Belgii. Druga żółta kartka zespołu norweskiego w tym meczu. A miejsce dla Mielde robi na boisku Amelie Eikeland. Owacyjnie przywitana przez publiczność na Ullevål. Zawodniczka Chelsea. No tylko 86 minut w 4 ostatnich spotkaniach Chelsea. Długo, długo leczyła kontuzję ta piłkarka. Przejmuje opaskę kapitana Mielde. Też widać, jest taka hierarchia, jak w zespole biało-czerwonych. Dudek. Achcińska. Ładnie, szeroko pokazała się zapała, ale to jest złe podanie Adrianny Achcińskiej. Poprawić celność, jeszcze tutaj skoncentrować się przy budowaniu akcji ofensywnych. Paradoksalnie, bo to jest tak naprawdę bardzo dobry mecz zawodniczki FC Kölnie reprezentacji Polski. Pamiętasz, kończyliśmy transmisję w Gdyni. Mówiłem, żebyśmy mogli we wtorek powiedzieć, parafrazując powiedzenie, stwierdzenie, królowa jest tylko jedna, Ada jest tylko jedna i żeby chodziło o Adriannę Achcińską, nie o Adę Hegerberg. Dzisiaj naprawdę dobry mecz młodej reprezentantki Polski. Wiskerstrand, Zawistowska do Pajor. Jeszcze Ewa Pajor, uciekła Tuwie Hansen. Oczywiście zmiany w ustawieniu Norweżek. Pajor już w polu karnym. Ewa Pajor, szkoda, szkoda, chociaż to nie koniec. Buszewska zablokowana. Pokazuje spokojnie Paulina Dudek. Ależ też świetne wejście Ewy Pajor na skrzydle. Wykorzystała swoją szybkość, wykorzystała dynamikę. Stworzyła nam okazję, aby zakończyć akcję strzałem. Szkoda, że jest blokowane to uderzenie Zofii Buszewskiej. Pięknie przyjęła piłkę Anna Zapała. Doris Dottir. Zebrała Grzewińska. Hegerberg. Hegerberg. Nisko na nogach Zapała. Wiedziała, że tutaj nie ma co pójść na raz, bo może ją minąć balansem ciała Ada Hegerberg. Ale też dobre podwojenie momentalnie przy Hegerberg. Musiała napastniczka Norwegii wycofać tę piłkę. Tuwa Hansen. Na prawej stronie obrony oczywiście Mielde. To oznaczało zmianę pozycji dla zawodniczki Brenn. Sterstad Engen. Karolina Hansen. Karolina Hansen ładnie otworzyła tę prawą stronę dla Mielde. Wróciły Polki na 5 metr. Mielde, Paulina Dudek. Jeszcze Maren Mielde. Taki nieco wolniejszy fragment meczu. Karolina Graham Hansen. Pajor. Do Karczewskiej. Ale to wszystko kapitalnie teraz, jak widzimy, włączają się Polki. Ruszyła Pajor, szkoda tego zagrania. Jeszcze atakujemy czwórką. Grzewińska. Grzewińska. Jeszcze Grzewińska. Nie ma faulu, gramy dalej. Gabriela Grzewińska. Po raz bodajże 6 w tych eliminacjach. Zablokowany strzał Gabrieli Grzewińskiej. Mogła sobie lepiej ułożyć piłkę do strzału Grzewińska. Dobrze powalczyła o piłkę. Już się wydawało, że ją straciła, ale jeszcze gdzieś tam ją była w stanie wyłuskać. Ale Mielde. Engen. 73. minuta. Norge 2. Polska 1. Guro Reiten. Tuwa Hansen. Wróciły Polki. Staramy się trzymać dystans. Oj, 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 oj. Ależ brobrona. Karolina, coś ty zrobiła. Brawo, Klabis. Fenomenalna interwencja Karoliny Klabis. To jest faul taktyczny Rizy. Ada Hegerberg nie wierzy, co tam się wydarzyło. Podziękowała Hegerberg za zagranie. Tuwie Hansen, ależ obrona. Pamiętasz, w Łodzi też była taka jedna instynktowna interwencja Karoliny Klabis. Ale i Hegerberg, która składała się świetnie do tego strzału, i Klabis.
O, wielka klasa. Zawistowska. Manum. Buszewska. Musi się pokazać. Zapała troszkę uciec teraz od rywalki. Zofia Buszewska wał. Powiem szczerze, ja byłem pełen obaw po informacji. W zasadzie przeczuwaliśmy, że dzisiaj w bramce wyjdzie Karolina Klawis, bo cały czas mi siedzi w głowie to spotkanie Czarni Antrans kontra AZS UJ Kraków, które pokazaliśmy na antenie TVP Sport. Mecz, w którym Karolina wydawała się nieobecna. Kilka dużych błędów bramkarki akademiczek z Krakowa. Dzisiaj to jest koncert mimo dwóch straconych bramek Karoliny Klawis. No, Karolina potrzebuje pewności siebie i te interwencje na początku meczu jej go dały. Achcińska, oj, gdyby to przeszło do Karczewskiej. Jeszcze Polki, Grzewińska. Dobre otwarcie na lewej stronie do Zofii Buszewskiej. A Zofia może wkręci, tak jak z Armenią. Buszewska do Wiankowskiej. Wszystkie Polki poszły na piąty metr. Nie zbieramy tej piłki. Teraz dopiero Anna Zapała. Achcińska. Achcińska szuka. Pajor! No niełatwą piłkę miała do uderzenia głową Ewa Pajor. To w jaki sposób piłka leciała, no powodowało, że ciężko było przy tym ustawieniu coś więcej zrobić. Ale atakujemy, cały czas dążymy do tego, aby strzelić wyrównującego gola. I ten spokój, inny patalon, która tylko pokazała, dziewczyny, bliżej siebie, podejdźmy. Ja mam wrażenie, że dzisiaj to jest mecz, kiedy można Norweżkom urwać punkty. Już zostawmy to, że zdobywamy w meczu o punkty z Norwegią pierwszą bramkę w historii, że będzie wpisana do tych historycznych tabel Nikola Karczewska. Natomiast no, to jest taki moment, kiedy można zremisować, co najmniej zremisować na Ullevål. Hegerberg. Hegerberg tam naciskała Zawistowska, troszkę przekraczając przepisy. Taka jest decyzja Iwany Projkowskiej. Tak, tu trzymała za spodenki Agę Hegerberg. Ale to też pokazuje, jaka jest wola walki, jaka jest determinacja polskiego zespołu, że tutaj cały czas realnie myślimy o przynajmniej punkcie. Hegerberg. Karolina Hansen. Hansen, Zapała. Brawo, brawo Ania Zapała. Dobrze, dobrze ustawiona Anna Zapała. Jeszcze walczymy. Oczywiście wiemy, jaki jest potencjał w ofensywie zespołu norweskiego, więc musimy mocno zabezpieczać przed atakami Norweżek, ale też cały czas dążyć do tego, aby strzelić gola. Zostawiła piłkę Frida Manum. A może też Norweżki, widząc, jak to spotkanie wygląda, jak nie układa im się gra w ofensywie, że są błędy w defensywie, zaczynają troszkę kraść czas. Tuva Hansen. Spójrzmy, gdzie jest Telland. Tuva Hansen do Hegerberg. Wyszła Buszewska bardzo wysoko. Mielde. Zablokować Mielde. Brawo, Klawis. Zawistowska. Karczewska. Karczewska. Świetnie. Ruszyła tam Wiankowska. Czeka Pajor, żeby nie spalić, ależ kapitalne zagranie do Wiankowskiej. Ruszyły Polki. 2-2. Wiankowska czeka. Karczewska się pokazała. Złe dośrodkowanie Martyny Wiankowskiej. Ależ można żałować tej sytuacji, bo naprawdę dobrze wyszliśmy z tym atakiem. Świetnie na początku Nikola Karczewska. Dobrze podłączyła się Wiankowska. Zabrakło takiego lepszego pomysłu na finalizację tego ataku. Hegerberg. Jest już przy niej Dudek. Hegerberg, a tak Hegerberg. Mniej więcej na linii bocznej pola karnego. Piłka opuściła boisko. W lipcu Norweżki zagrają w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Polki na początek lata szykują zgrupowanie w Wielkopolsce. Miał być hitowy mecz. Nie będzie. Rywalem wstępnie dogadanym była reprezentacja Francji, która przecież Ewo Palenicy będzie się przygotowywać do Euro 2022. Grzewińska. Zawistowska. Manum. Riza. Terland. Brawo Polki. Dobre podejście Buszewski. Mielde. Engen. Fiskerstrand.
Doris Dottir. Piątką zostały Polki na połowie rywala. W tej chwili nawet sześć. Dopiero Akcińska przekracza środkową linię boiska. I wracamy, żeby popracować w obronie. Mielde, Manum. Dwie Norweżki niepilnowane na prawej stronie. Graham Hansen. Mielde, będzie okazja do dośrodkowania. Mielde, Paulina Dudek, duży spokój. Oj, 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 Paulina, szkoda. Brawo, brawo, bronimy. Naprawiliśmy ten błąd. Teraz jest okazja, aby wyjść z atakiem szybkim, ale jednak zdecydowaliśmy się na to, aby spokojnie budować. Ja już nie wiem, czy chciałem szybkiej akcji w Jankowskiej obarczonej stratą, czy też wolę, żebyśmy zaczęli budować atak pozycyjny, ale to było złe zagranie Zawistowskiej. Cztery tysiące trzech widzów na trybunach Ullevaal Stadion Oslo. 11% populacji norweskiej mieszka w stolicy kraju, stolicy, którą Oslo jest od 1299 roku. Trochę historii, trochę geografii, ale my napiszmy tutaj dzisiaj swoją futbolową historię, zabierając punkty liderowi grupy. Dobrze powalczyła o piłkę Ewa Pajor. No, trzeba powiedzieć, że te cechy wolicjonalne u nas naprawdę są na fenomenalnym poziomie. Widać mnóstwo walki w naszym wykonaniu. Jeszcze Zapała. Dołożyć tutaj jakość, jeszcze dołożyć dokładność. Marcińska do Karczewskiej. Trudne to będzie starcie z Engen. Dobre wyjście z bramki Fiskerstra. Engen. Ruszyła do niej Pajor. Troszkę bliżej podeszły Polki, ale ładnie Engen rozciągnęła grę na lewą stronę. Hegerberg. Ponownie Tuva Hansen. Paulina Dudek. Nie ryzykujemy. Zagranie do Klavis. Przesunęły się Norweżki. Buszewska. Do Zawistowskiej. Brawo, brawo Zawistowska. Chociaż teraz świetna asekuracja ze strony Rizy. Mielde. Karczewska, Pajor, ma Karczewską, Pajor, trzy Norweżki tam były przy naszych reprezentantach. No dobre ustawienie Engen, to spowodowało, że szybko Norweżka przejęła piłkę. Reiten do Hegerberg, brawo Klavis, jeszcze Karolina, wybić tę piłkę dziewczyny, Hegerberg, nie ma gola. Tracę głos, ale co tu się dzieje na Ullevaal? Znowu Karolina Klavis, znowu świetna interwencja. Mocno zdenerwowana Ada Hegerberg, bo zobaczmy, jak dobrą sytuację miała norweska napastniczka. Jak też fenomenalnie ponownie Karolina Klavis. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy dzisiaj dobrej bramki, mocnej bramki, bramkarki, która da nam coś więcej. I naprawdę kilka takich interwencji Klavis, które powodują, że cały czas mamy wynik w kontakcie, że cały czas jesteśmy blisko tego, aby tutaj wywalczyć jakiś punkt. Mamy kolejną zmianę, Asia, w norweskim zobacz, zespole. Zobacz, kogo wpuszcza Martin Sjögren. Wpuszcza Bergsvan. To jest zawodniczka typowo defensywna, piłkarka środka obrony. Ona z nami grała na środku defensywy w meczu w Łodzi, a zdejmuje skrzydłową Reiten. A to też pokazuje, jak reaguje ławka, że jednak Polki tutaj mocno postraszyły gospodynię tego meczu. Ewa Pajor trafiła w nogi Doris Dottir. Ależ świetnie znalazła sobie miejsce do oddania strzału Ewa Pajor. Wygrała pojedynek. Szkoda, że ten strzał naszej napastniczki zablokowany, ale mamy stały fragment. Zobaczmy. No to co mówisz, Sjögren widzi na ławce, co się dzieje. Widzi, że Polki dążą do tego, aby strzelić gola na 2-2. Mamy rzut rożny. Adrianna Achcińska. 7 Polek w 16. Grzywińska. Wiemy, że ma świetną lewą nogę. Grzywińska. Riza. Achcińska. Podniosła rękę Pajor. Podnosi Karczewska. Wrzutka Achcińskiej do Pajor! Fiskerstrand. Wiankowska. Leży jedna z Norweżek. To jest chyba Doris Dottir. Tak. Dostała chyba głowę przy walce o piłkę.
Jest moment przerwy. Przy linii bocznej Grzywińska. A nie, tutaj się zaczepiła z Pauliną Dudek. Jeśli gramy mecz w Norwegii z 11 drużyną rankingu, z zespołem, który był mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, dwukrotnym mistrzem Europy, jest liderem grupy i to my napędzamy stracha Norweszką, to znaczy, że reprezentacja Polski robi postęp. Siegran wpuszcza defensorkę, żeby się bronić. A my dalej atakujemy. Nie napadal, on atakuje. Kopińska za moment zastąpi Martynę Wiankowską. 5 bramek wiosną. Ustawiamy wszystko na jedną kartę. Ultraofensywne ustawienie, ultraofensywne zawodniczki w tej chwili w naszej ofensywie. Oby się to jeszcze przełożyło na stwarzane sytuacje w końcówce. Oby nam to dało gola. Dominika Kopińska, piłkarka UKS TM SMS Łódź. Świetna dyspozycja wiosną w lidze. Skuteczność, dynamika. No, naprawdę napastniczka, która może nam tutaj coś ekstra dołożyć w końcówce. Minęła piłka. Ade Hegerberg. Zapała. Mesjasz. Achcińska, nie boimy się gry z pierwszej piłki. Nie boimy się ataku środkiem boiska. Paulina Dudek. Krok w kierunku Kopińskiej. Dobre przyjęcie piłki. Tuva Hansen, minęła ją Kopińska, atakują Polki. Kopińska, ależ to była okazja. Zagranie do Pajor, zablokowana Polka. Jeszcze gramy. Achcińska. Zapała. Kopińska, zapała się od razu, pokazała do małej gry. Brawo Polki. Anna Zapała do Pajor. Pajor, Ewa Pajor. Gol, gol, gol. Ale jest chorągiewka w górze. Dlaczego? Niestety, ale byliśmy blisko. Ach, ale jeszcze dalej dążymy do tego, aby strzelić gola. Ewa Pajor. Strzeliła bramkę w meczu z Armenią. Tak, tutaj Karczewska absorbuje uwagę. Tak. Fiskerstrand. Prawidłowa decyzja, sędzi asystent, potwierdzona przez Iwanę Projkowską. Ależ mocno tutaj jesteśmy zaangażowani w ofensywę. W ofensywie boczna obrończyni Anna Zapała, włączająca się. Buszewska po lewej stronie, także często na połowie przeciwniczek. Ale trzeba bronić. Terland. Otwiera się prawa strona dla Graham Hansen. Schodzi do niej Dudek. Terland, Dudek i Jakciński. Ależ znakomita współpraca tej dwójki. I już długie zagranie do Pajor. Nie ma na co czekać. 87. minuta meczu. Przy ławkach rezerwowych leży na boisku Riza. Polki grają. Zawistowska. Buszewska. Zawistowska. Przerwała grę arbiter z Macedonii. Ale też wcześniej powinna przerwać. Mieliśmy aut. Można było wtedy wezwać sztab medyczny. Korzysta z pomocy. Boeriza. Będzie miała co doliczyć sędzia Iwana Projkowska w drugich 45 minutach. Popracował tam łokieć u Achcińskiej, to widać było w poprzednim ujęciu, ale było to całkowicie przypadkowe. To reprezentacja Polski w ostatnich minutach dyktuje warunki gry. To my stwarzamy sytuacje bramkowe, my trafiamy do siatki, ale przy strzale Ewy Pajor na spalonym jest Nikola Karczewska. Jakże szkoda tego gola. Jakże tu mogło być pięknie. Jak tu mogło być fantastycznie. Na taki odważny zespół dzisiaj czekaliśmy. Na taką jedenastkę, która będzie w ten sposób wyglądać w ofensywie. Ten może początek taki stłumiony, gdzie Norweżki nas mocno przygniotły, gdzie strzeliły nam 2 gole, ale ta końcówka, druga połowa naprawdę świetna w naszym wykonaniu. Jakżeż dużo zmieniło w naszych poczynaniach w ofensywie wejście oczywiście Ewy Pajor. To ona nas nakręciła. Tu zobaczmy ponownie tego nieuznanego gola. 4 Norweżki wokół Ewy Pajor. Pomimo tego nasza napastniczka zdołała w tym jakże dużym tłoku zmieścić piłkę w bramce. Szkoda, że był tam spalony. Brawo, Paulina Dudek.
Trzeba zagrać teraz do tyłu. Osaczyły ją Norweżki. Mesjasz. Pokazały się Buszewska i Zapała. Mesjasz nie czeka. Daleko do Zawistowskiej. Tu jest Mielde. Jeszcze dziewczyny. Jeszcze wykrzesać z siebie siły na tych kilka. Pięć, może sześć ostatnich minut. Zawistowska. Jeszcze Weronika Zawistowska. Ładnie tam uciekła. Szykuje strzał Zawistowska. Zeszła jej piłka z nogi. Szukała sobie tego, aby znaleźć miejsce do oddania strzału. Jeszcze Nina Patalon mobilizuje nasze piłkarki. To, co mówiłeś, pewnie kilka minut pani sędzia doliczy do tego spotkania. To jeszcze może dla nas będzie taki czas, że stworzymy sobie sytuację, że strzelimy tego jakże wyczekiwanego przez nas gola. Jaki to jest obrazek. Gdybyśmy teraz dostali od realizatora szeroki plan, Norweżki zaczynają i są wszystkie na własnej połowie boiska. Tak wysoko pressingiem stanęły Polki. Kopińska. Ładnie Karczewska. Szkoda, że niedokładnie do Ewy Pajor. Zbieramy. Akcińska. Zapała. Bardzo rozsądnie. Do Pauliny Dudek. Grzywińska. Engen. Akcińska, ale przepuściła piłkę obok niej. Karolinę Graham-Hansen. Doliczone 5 minut. Graham-Hansen. Kopińska. Jednak faul. No i pewnie będzie leżeć Karolina Graham-Hansen. To też mogło być starcie bolesne. Tak, tu zdecydowanie nadepnięta. Tak jest. Hansen przez Kopińską. 7 zespołów strefy azjatyckiej. Już z biletami do Australii i Nowej Zelandii. 9 miast gospodarzy. Finały. Dla nas można by powiedzieć na końcu świata. Jak daleko do Australii, tak daleko Polkom punktowo do rywalizacji historycznej, pierwszej w finałach. Ale dzisiaj gramy naprawdę dobry mecz. Od 16 minuty jesteśmy równorzędnym rywalem 11 drużyny rankingu. I to my stworzyliśmy w tym meczu, Asia, więcej sytuacji. Mieliśmy ten mecz w Łodzi, gdzie oddaliśmy więcej strzałów od Norweżek. Okej, w celnych strzałach górą były wtedy Norweżki, ale był remis 0-0. Dzisiaj jest 2-1 dla reprezentacji Norwegii. Manum, o nogi Anny Zapały, rzut rożny. No, inteligentne zagranie Manum. Chcą tutaj zyskać Norweżki cenne dla nich sekundy. Martin Sjögren. O, widać, jak przyciągają ten stały fragment Norweżki. Tak, kradną czas. Od 70 mniej więcej minuty. Martin Sjögren, 44-letni szkoleniowiec reprezentacji Norwegii, gra dzisiaj o to, aby awansować na trzecie miejsce wśród selekcjonerów kadry norweskiej pod względem liczby zwycięstw. Do tej pory 36 wygranych meczów. Zresztą Norweżki są bezkompromisowe. Za Sjögrena 36 wygranych, 19 porażek i tylko 3 remisy. Teraz Norwegia blisko pokonania reprezentacji Polski, ale są takie mecze, które pomimo porażki nie przynoszą zespołowi wstydu, które napawają optymizmem przed kolejnymi rywalizacjami. Oby jeszcze Polkom udało się stworzyć bramkową sytuację. Na razie przegrywamy. 1-2. Świetnie. Zapała i to my Zapała. Szybko do Pajor, ta uprzedzona przez Tuwe Hansen. Znowu Zapała, może to trzeba rzucić do Klabis. Kopińska do Grzywińskiej, uprzedzona Grzywińska, Dudek, ucieka Buszewska, graj tam Paulina, tak jest, świetne, dobre, dokładne zagranie, Buszewska, szuka Pajor, Toris do tir, wraca piłka do Zofii Buszewskiej. Jeszcze 2 minuty rywalizacji, może troszkę więcej, bo przecież leżała Graham-Hansen. Buszewska, Zawistowska do Pajor, niedokładnie, Tuwa Hansen. Kopińska. Grzywińska. Bardzo ładnie oszukała w środku Karoliny Graham-Hansen. Grzywińska. Jej, szkoda. Aż zawisła na bocznej siatce bramki Celine Fiskerstrand. Mierzyła Grzywińska. Ciekawa parabola tego strzału. Piłka w ostatnim momencie. Tutaj widzimy, dosyć wysoko leciała.
tu tak później opadała. Troszkę zabrakło, bo piłka nie spadła nawet na górną siatkę. Ale znowu napędziliśmy stracha faworytowi. Dawno nie pamiętam takiego meczu z tak renomowaną, o tyle mocniejszą reprezentacją, w którym to meczu na wyjeździe. Polki zdecydowanie dominują i w końcówce w zasadzie zamykamy Norweżki na ich połowie boiska, tak jak teraz. Nie mieliśmy jeszcze takiego, Michał, meczu wyjazdowego z tak wysoko notowanym przeciwnikiem, żeby tak grać, tak ofensywnie, stwarzać sobie tyle sytuacji. Akcińska, Kopińska. Dobre zagranie do Pajor. Karczewska jest w polu karnym, tam jest Zawistowska, Ewa Pajor! A jej, gdyby tam podcięły Norweżki, gdyby złapały Ewę za koszulkę, może byłby rzut karny. Pokazywała się Weronika Zawistowska. Tu zobaczmy, jak łatwo zwiodła Toris Dottir Ewa Pajor, ale zbyt słaby ten strzał w wykonaniu naszej napastniczki. Już miała odsuniętą za małą część bramki, bo tam jeszcze były defensorki i blisko tego lewego słupka była Fiskerstrand. Marcińska, Kopińska, Pajor była na spalonym, a w zasadzie na pozycji spalonej, bo nie wzięła udziału po tym prostopadłym zagraniu akcji pole. Upłynął czas doliczony, ale była leżąca Karolina Graham Hansen. Może jeszcze 60 sekund doliczy sędzia Projkowska. Fiskerstrand. Zmierzyć się ze swoimi umiejętnościami, pokazać się na tle mocnego rywala. Taka była wypowiedź, przesłanie trenerki Niny Patalon przed tym meczem. Ta konfrontacja dzisiaj, poza wynikiem, poza pierwszym kwadransem, wypada naprawdę dobrze. Norwegia 2, Polska 1. Wracasz z Norwegii, weź na szczęście, na pamiątkę trola. Polki zabiorą gola. Bramkę Nikoli Karczewskiej z 58 minuty po asyście Ewy Pajor. Mamy 8 punktów straty do reprezentacji Norwegii. No pewnie już powoli trzeba myśleć o Mistrzostwach Europy 2025, ale jeszcze przed nami dwa mecze. Asia, dzisiaj ja się uśmiecham, bo zobaczyłem reprezentację Polski, która zdominowała Norweżki od 15-16 minuty. Graliśmy równorzędnie, druga połowa dla reprezentacji Polski. Nasz zespół pokazał, jak wielki drzemie w nim potencjał. Naprawdę, możemy być zadowoleni z tego, co pokazaliśmy tutaj. Z wyniku absolutnie nie jesteśmy zadowoleni, bo tu naprawdę dzisiaj była szansa na to, aby wywieźć co najmniej punkt. Jasne, Norweżki miały mnóstwo sytuacji, ale mieliśmy fenomenalną dzisiaj Karolinę Klabis. To nie wystarczyło do tego, aby wywieźć tutaj punkt, ale naprawdę słowa uznania dla naszego zespołu, który dzisiaj pokazał się na ulewal naprawdę z dobrej strony. Mało dzisiaj było słabych punktów. Nie czas o tym mówić. Rozliczenia to będzie teraz domena Niny Patalon, sztabu reprezentacji Polski. Przegrywamy na ulewal w Oslo, ale zostawiamy po sobie dobre wrażenia. Zostawiamy 90 kilka minut wspaniałych emocji. No i bądźmy dobrej myśli, bo ten zespół, tak się wydaje, zmierza w dobrą stronę. Na to liczymy. Świetne wejście Ewy Pajor. Cieszymy się, że nasza napastniczka wróciła po tych wielu miesiącach leczenia kontuzji. No ale wynik niestety dla nas niekorzystny, ale mamy świetny materiał do pracy. Będzie dobrze. Samobójcza bramka Grzywińskiej, Graham Hansen. To pierwsza połowa, w drugiej połowie Pajor do Karczewskiej. Norge 2, Polska 1. Dobrego wieczoru z Oslo. Joanna Tokarska. Michał Zawadzki. Zapraszamy do studia. Trudno po porażce wpadać w euforię, ale akurat to było takie spotkanie, taka porażka, po której, Kasiu, na pewno nie będziemy rozpaczali. Nie, nie będziemy rozpaczali, natomiast chciałoby się powiedzieć, co by było, gdyby Polki zagrały pierwszą połowę tak samo jak drugą. No szkoda, że nie było widać aż takiej determinacji właśnie w tej pierwszej połowie, gdzieś za duże odległości między formacjami, między zawodniczkami, gdzieś pogubione krycie. Troszkę nas to niestety zawiodło, natomiast druga połowa zdecydowanie 180 stopni inna. Druga połowa pokazała, że Polki mogą. Oczywiście duży wpływ na grę naszego zespołu miało wejście Ewy Pajor, ale chyba nie tylko. Sprowadzanie wyłącznie gry Polek do postawy Ewy Pajor byłoby chyba delikatnym uproszczeniem.
No, na pewno gigantyczny wpływ naszej kapitany na postawę całego zespołu, ale tak jak mówisz, to był po prostu zupełnie inny mecz w drugiej połowie w wykonaniu całej naszej drużyny. Zagraliśmy przede wszystkim odważnie. W pierwszej połowie byliśmy troszeczkę stłamszeni. Pozwoliliśmy rywalkom narzucić styl gry, że tak powiem, sprowadzić siebie do narożnika. W drugiej połowie to jednak my wyszliśmy na boisko odważniejsi i w trudnej sytuacji, bo przecież na boisku przeciwnika tak wysoko notowanego, przegrywając 0-2, potrafiliśmy jednak się podnieść i no, naprawdę niewiele brakowało, a wyjechalibyśmy z Oslo przynajmniej z jednym punktem. To był ten pechowy, przygnębiający nas początek spotkania. Najpierw trafienie samobójcze Grzywińskiej, potem gol Hansen i faktycznie nic w tym momencie nie zapowiadało tego, co oglądaliśmy w drugiej części meczu. I to są na pewno wnioski na przyszłość, Haniu, bo rozmawialiśmy o tym, że nie po raz pierwszy w takim meczu o stawkę, meczu prestiżowym, Polki tego ciśnienia, mówiąc kolokwialnie, nie wytrzymały. Wierzymy, że to już się nie zdarzy po raz kolejny. Tak, pierwsza połowa przypominała mi ten mecz z poprzednich eliminacji z Czeszkami w Bielsku-Białej. To było niepokojące, mimo że tutaj oczywiście rywal znacznie wyżej notowany, ale w drugiej połowie zupełnie inny zespół wyszedł na boisko w Oslo. Oczywiście gigantyczny wpływ, wejście, Wypajor. Ewa Pajor Show tutaj. Teraz możemy gdybać, co by było, gdybyśmy ten mecz od początku grali z Ewą Pajor w składzie. Jakże inaczej mogłoby to spotkanie się potoczyć? Tak, są dwa co najmniej takie wątki na temat tego, co by było, gdyby. Po pierwsze Ewa Pajor, oczywiście kilka innych zawodniczek nieobecnych w naszym zespole. To jedna sprawa. No a druga kwestia to ta sytuacja z 54 minuty, gdy po tym, jak właściwie niemalże od razu Ewa Pajor weszła na boisko, tutaj jeszcze trzeba podkreślić grę Karoliny Klawis. Absolutnie jedna z głównych bohaterek, pewnie obok Nikoli Karczewskiej, obok Ewy Pajor. Myślę, że w jednym rzędzie trzeba Karolinę Klawis wymienić, bo ona swoimi interwencjami nas w tej grze utrzymywała i sprawiła, że po tych trudnych momentach Polki właściwie na ostatnie 20 minut zamknęły Norweżki w ich polu karnym. No ale była wcześniej ta 54 minuta, gdy Ewa Pajor pomknęła na bramkę Norweżek i to powinna być czerwona kartka dla norweskiej bramkarki. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie, no zdecydowanie. Oglądaliśmy tutaj powtórki, ewidentny faul bramkarki norweskiej, czerwona kartka i jakże to mogłoby wpłynąć w późniejszym etapie na grę naszego zespołu. No tego się już niestety nie dowiemy. Tak, co tak by było, gdyby przy strzeleniu gola kontaktowego przeciwnik grał jeszcze w dziesiątkę przed momentem. Święta Karolina w akcji, fenomenalna interwencja Karoliny Klawis, naprawdę wow. No, będziesz musiała ją ucałować chyba od wszystkich kibiców po powrocie do Krakowa. Nie, na pewno pogratuluję jej tego występu, bo tak jak w Łodzi zagrała fenomenalnie, tak myślę, że tutaj ustrzegła nas przed utratą co najmniej trzymała kilku bramek. Trzymała nas przy życiu w tym meczu, tak? Sama Ada Hegerberg gdzieś tam się uśmiechała pod nosem, że w sytuacji praktycznie sam na sam nie udało jej się wpakować piłkę do siatki. Tu jest ta sytuacja, o której mówimy. Ten faul, no w ogóle kwestia bezdyskusyjna, widać to było od razu. Sami nie wiemy, nad czym tutaj sędzia się zastanawiała albo czego nie widziała. Bezpardonowe wyjście, dynamika, nie trafia w piłkę bramkarka, trafia w nogi Ewy Pajor, przewraca ją. No, nie rozumiem, jak można było takiej sytuacji nie dostrzec, nie zauważyć, bo to był kluczowy moment tego meczu. Przypomnijmy, to był początek drugiej połowy. Tutaj mogło się jeszcze wszystko wydarzyć, gdyby Norwegia grała w dziesiątkę. Mecz zakończył się zwycięstwem Norweżek tylko 2-1, a grały do samego końca w jedenastkę. Także naprawdę no, bardzo duży błąd pani arbiter i na pewno miał duży wpływ na losy tego meczu. Przeszkodził nam jakby w odniesieniu tutaj lepszego wyniku w Oslo. Myślę, że w ogóle mimo naprawdę fajnej gry w drugiej połowie, dzisiaj wiatr wiał nam w oczy. Gol samobójczy na początku spotkania. Później ta niepokazana czerwona kartka. Później wyrównujemy, ale jest spalony, słuszny skądinąd, ale no jednak było bardzo blisko, także... Ale mieliśmy też swoje powody do radości. Ten powód nam dała Ewa Pajor, ale dała nam go także Nikola Karczewska, zdobywczyni jedynej bramki w meczu z Norwegią. Ze strzelczynią gola rozmawia Marcin Wojtasik. Będziemy pewnie rozkładać ten mecz jeszcze nie raz na czynniki pierwsze. Będziemy mówić, jakie wy błędy popełniłyście, w czym Norweżki były lepsze, w czym nie. Ale to wszystko sprowadza się właściwie do tej jednej sytuacji, która, no co tu dużo mówić, wypaczyła ten mecz. Szkoda mi bardzo tego meczu. Zobaczymy na analizie, jak to wyglądało, ale
Jestem dumna z nas, jak zagrałyśmy w drugiej połowie. W pierwszej popełniłyśmy, wydaje mi się, proste błędy, które zostały wykorzystywane, bo przy klasie takiego rywala po prostu oni to wykorzystują. No, zakładam, że gdybyście grały w przewadze liczebnej, bo to się po prostu należało bramkarce norweskiej, czerwona kartka też byłoby łatwiej. Byłyście naprawdę blisko bardzo dobrego wyniku. Tak, po prostu szkoda też tej bramki ze spalonego i wydaje mi się, że jakbyśmy zagrały tak jak właśnie w tej drugiej połowie, to po prostu miałbyśmy 3 punkty. Trochę też pretensje do siebie możecie mieć za ten początek, bo dałyście się rzeczywiście zdominować bardzo wyraźnie, co później niekoniecznie korespondowało z tym, co działo się w kolejnych minutach, kiedy grałyście naprawdę nieźle. Tak, w pierwszej połowie wyszłyśmy zupełnie też tak jakby innym ustawieniem, byłyśmy bardziej defensywne, co przeciwniczki też to wykorzystały, oddałyśmy im przewagę. W drugiej połowie grałyśmy zupełnie jak inny zespół i jedyne, co mogę powiedzieć, to szkoda, że po prostu nie zagrałyśmy tak od pierwszych minut. Z tych pozytywnych aspektów, kolejny twój mecz, kolejna bramka, nie powiem, że ważna, ale pewnie dla ciebie istotna, bo w tej reprezentacji odnajdujesz swoje miejsce i stajesz się bardzo, bardzo skuteczna. Tak, każda bramka dla reprezentacji jest ważna i bardzo się cieszę, że te bramki wpadają i jak po prostu tak jak w drugiej połowie, jak zespół gra dobrze, to i bramki strzelamy, więc po prostu musimy popracować nad dobrą grą, a bramki po prostu same będą wpadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nikola Karczewska zdobywa historyczną bramkę w meczu z Norwegią, a widzimy i czujemy w głosie Nikoli gigantyczny niedosyt. To chyba także dobrze świadczy o naszym zespole. Zdecydowanie. Tutaj myślę, że Nikola dobrze zaznaczyła, że w drugiej połowie zaczęło im się lepiej grać, lepiej wszystko wychodziło i tak naprawdę stwarzane były sytuacje bramkowe, co za chwilę też przeanalizujemy sobie. A propos, właśnie zobaczmy, jak te sytuacje stworzyły Polki, jak doszło do tego, że cieszyliśmy się z tego gola w meczu z Norwegią, bo tę sytuację analizowałaś. Zobaczmy, od czego się zaczęło. Tak naprawdę stały fragment gry dla Norweżek. Wybita piłka, którą zbiera Ewa Pajor. Zobaczmy, 8 piłkarek drużyny norweskiej zostaje w naszym polu karnym. Zostają tak naprawdę 2 w obronie. Wychodzimy praktycznie 3-2. Świetnie się tak naprawdę do tej akcji podłączyła Grzywińska, która do samego końca pomagała Ewie Pajor. Ewa tak naprawdę mogła zrobić 2 rzeczy. Albo dryblować Eikeland, wejść w pojedynek 1-1, albo zagrać do Grzywińskiej, która przy lepszym ustawieniu tak naprawdę miała 2 wybory. Albo zagranie do Karczewskiej, albo właśnie do Ewci. Świetne zagranie wzdłuż linii pola karnego i tak naprawdę Karczewskiej nie pozostało nic innego jak wpakowanie piłki do bramki. I to jest piękne. To była akcja, która nam dała dużo radości. Takich pozytywnych wątków nie musimy ich szukać na siłę, Hania. Chociażby wejście Dominiki Kopińskiej. Pierwsza akcja i od razu Dominika zrobiła przewagę. Tak, zdecydowanie. Bardzo, bardzo dobre wejście Dominiki. Dała też taki fajny impuls jeszcze w tej końcówce. W końcówce przecież, w której my mieliśmy przygniatającą przewagę. Norwegia miała strach w oczach. Widać było na zbliżeniach piłkarek tej reprezentacji. Trener Siegren dokonywał defensywnych zmian, żeby utrzymać to zwycięstwo. No to symulowanie kontuzji, to było tak, ewidentne. Tak, granie na czas. No ewidentnie także tutaj Ja przypominam, że w Norwegii Belgia przegrała 0-5. Także przed tym meczem Norweżki wypowiadały się, że traktują ten mecz jako najtrudniejszy w eliminacjach. Miały bardzo dużo szacunku dla naszej drużyny. Drużyny, która przecież wystąpiła osłabiona w tym meczu. Także naprawdę czapki z głów, bo nasza reprezentacja pokazała dziś siłę mentalną, siłę sportową i przede wszystkim to, że naprawdę drzemie w niej spory potencjał. Zobaczmy sobie jeszcze na tę sytuację z nieuznanym golem słusznie. No oczywiście tam była pozycja spalona, ale tutaj właśnie nam błysnęła Dominika Kopińska. Gdy teraz to zobaczymy, no to już było wcześniej, tak. To potem zresztą, no tutaj trafiła Ewa Pajor, ale a propos tych pozytywnych wątków, to kolejna twoja, Kasiu, koleżanka klubowa, Ania Zapała. To myślę także zawodniczka, którą po tym meczu możemy tylko chwalić. Tak, myślę, że bardzo solidny mecz Ani. Nie miała jakichś takich bardzo rażących błędów, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze się ustawiała, bardzo dobrze niwelowała te ataki z lewej strony. Myślę, że jak najbardziej na plus dla niej, plus ogromne doświadczenie, bo jeszcze chyba grała w Łodzi. Nie pamiętam, chyba nie. Ale myślę, że dla niej to będzie na pewno
ogromne doświadczenie. No, biorąc pod uwagę tak, że to był mecz wyjazdowy, to na pewno taki był poważny test dla Ani Zapały i zdała go z bardzo dobrą oceną. Pilnowała natomiast, zabezpieczała tyły przed naszą bramką Paulina Dudek, która wyprowadzała naszą drużynę na boisko jako kapitan reprezentacji. Z Pauliną Dudek po meczu także rozmawiał Marcin Wojtasik. Ten mecz, można powiedzieć, przegrałyście prawdopodobnie w dużej mierze przez to, że dałyście się tak zdominować na samym początku. No, możliwe, ale no, trzeba podkreślić też, że mimo wszystko miałyśmy swoje sytuacje, nawet w tej gorszej pierwszej połowie. Brakowało troszeczkę osób w polu karnym, żeby zamknąć tą akcję, ale tak jak mówię, te sytuacje były. Nie wiem też, jak wyglądała dokładnie z perspektywy bocznej sędziny ta sytuacja, gdzie Ewa strzeliła bramkę, bo z mojej perspektywy tam spalonego nie było, ale to mówię, to jest na pewno gdzieś tam na spokojnie do obejrzenia. Faktycznie ta pierwsza połowa była ciężka, natomiast no mówię, jakimś cudem skończyło się 2-0, na pewno to też dzięki temu, że gdzieś tam po prostu wybiegałyśmy tą połowę. Cóż mogę powiedzieć, na pewno było też widać, że po wejściu Ewy ta gra znacznie się ożywiła i też gdzieś tam te siły w nas jeszcze bardziej, te ostatki po prostu się pojawiły. No i szkoda, myślę, bo na samym końcu wydaje mi się, że remis byłby sprawiedliwym wynikiem. A propos i Ewy, i sędziów, no w głowie nam się nie mieści, jak tam nie został odgwizdany faul i dlaczego bramkarka norweska nie dostała czerwonej kartki. Wy z perspektywy boiska miałyście jakiekolwiek wątpliwości? Znaczy, no z mojej perspektywy to też był faul, natomiast no, tak jak mówię, wiem, że sędziowanie nie jest łatwą rzeczą i też chciałabym zobaczyć tą sytuację na spokojnie. Z mojej perspektywy był faul i w tamtym momencie też się dziwiłam, że go nie było. Przegrywacie, ale to jest wynik, z którego możecie być no, na swój sposób może niezadowolone, ale nie możecie się go na pewno, nie musicie się go wstydzić, bo to był dobry mecz, poza tym samym początkiem, to był dobry mecz na boisku bardzo mocnego rywala. No zgadza się i tak też sobie powiedziałyśmy, że musimy zejść z boiska z podniesioną głową. Myślę, że dla mnie i dla całej reprezentacji teraz najważniejsze jest to, żeby nie zejść z tego poziomu, który pokazałyśmy dzisiaj, żeby wyciągnąć wnioski z tego meczu, bo tak jak widzieliśmy, ta pierwsza połowa momentami była dla nas trudna, ale jeżeli nie zejdziemy z tego poziomu, poprawimy te błędy, to jestem pewna, że zaczniemy grać po prostu regularnie piłkę, którą dzisiaj widzieliśmy. Dziękuję bardzo. Remis byłby wynikiem sprawiedliwym, mówi Paulina Dudek i pewnie się z nią zgodzimy, bo tak to wyglądało. Oczywiście nie zapominamy o tych sytuacjach, które miały Norweżki, o tej postawie Karoliny Klawis, ale Polki w drugiej połowie także odpowiadały. Przegrywamy to spotkanie, to ma także oczywiście swój wpływ na sytuację Polek w tabeli. Rzecz jasna, niezbyt głośno mówiliśmy o ewentualnych szansach, możliwościach na awans na to miejsce barażowe. No teraz już pewne rzeczy stają się faktami. Mecz Kosowa z Belgią trwa, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Belgijki zgodnie z planem to spotkanie wygrywają i pewnie zwyciężą rywalki z Kosowa. Spójrzmy, zakładając, że Belgia ten mecz wygra, jaki to ma wpływ na tabelę. Polska pewnie skończy grę w tej grupie na miejscu trzecim i no jest to moment powoli, bo wiemy, że oczywiście te eliminacje kończą się dopiero we wrześniu, natomiast mija ten rok pracy reprezentacji z Niną Patalon. Był ten tort, o którym wspominałem po meczu z Armenią, bodajże jutro minie dokładnie rok od tego debiutanckiego meczu Ewy Pajor z reprezentacją, spotkanie ze Szwecją. No i biorąc pod uwagę to, co działo się w meczu ze Szwecją, dzisiaj w meczu z Norwegią, chyba możemy powiedzieć, że we właściwym kierunku, Kasiu, idzie ta reprezentacja. Zdecydowanie we właściwym, jeżeli będziemy, tak jak ja się cieszę, że Paulina to mówi głośno, ponieważ chcemy grać właśnie przede wszystkim regularnie i to jest klucz. Chcemy oglądać reprezentację, która już pewien poziom osiągnęła i jesteśmy do tego poziomu przyzwyczajeni, żeby nie było takiej sinusoidy, gdzie jesteśmy na pinatarze i nagle no, nie zachwyca nasza gra. Natomiast fajnie by było, żeby ta gra była regularna, żebyśmy potrafili rozgrywać takie mecze jak właśnie w drugiej połowie z dzisiejszym naszym rywalem. To posłuchajmy refleksji pomeczowych naszej selekcjonerki Niny Patalon. Mam wrażenie, że te parę
o kilka za dużo błędów na początku meczu. Ten mecz niestety ustawiło. Pani jako selekcjonerka też tak to odebrała? No na pewno w pierwszej połowie, ten pierwszy kwadrans, byliśmy bardzo chaotyczni, jeżeli chodzi o sposób odbierania piłki. Wiadomo, że zawsze masz swój plan, układasz to w pewne klocki, które powinny się zazębiać. No niestety my mieliśmy problem z pressingiem, no i przez to Norwegia bardzo dobrze wyprowadzała swoje ataki, no i my byliśmy spychani do defensywy, z której no bardzo trudno było nam wyjść. Natomiast można powiedzieć, że po stracie tych bramek wszystko się rozluźniło i zaczęliśmy dopiero grać. No, szkoda, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby też w takich meczach od początku narzucić pewien rytm albo wkomponować się w grę do tego stopnia, żeby nawiązać równą walkę, ale myślę, że te wszystkie błędy, które skorygowaliśmy na drugą połowę, to przyniosły nam bardzo dużo korzyści, zwłaszcza w kontrach, bo też się nastawiliśmy, że dzisiaj będziemy próbowali mimo wszystko wciągać trochę przeciwnika i po odbiorze szukać tych kontrataków. No na pewno wejście Ewy Pajor na boisko zdynamizowało bardzo naszą grę i ten press także się poprawił, bo wiadomo, Ewa ma to w sobie, że potrafi zespół ciągnąć do przodu w kierunku bramki rywala. No i to znowu zrobiła, także pociągnęła nas do przodu. Fajną akcję tutaj z Nikolą Karczewską zawiązały, także bramka też piękna. No szkoda, że mieliśmy jeszcze co najmniej 4 sytuacje, żeby zakończyć to bramką. No i trochę jesteśmy rozczarowani, bo jednak ten remis był w zasięgu, ale tak jak powiedziałem dziewczynom, no to na pewno jest nawóz pod przyszłe sukcesy, bo takich meczów jak ten musimy grać zdecydowanie więcej. Takie też mecze trzeba grać bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej minuty, plus to, co doliczy sędzia. No i musimy być jakby przygotowani na to, żeby takich meczów właśnie jak z Norwegią grać więcej, więcej i więcej, bo dzięki temu, no, mając doświadczenie, zaczniemy w końcu wygrywać. Po prostu, ja w to wierzę. Bardzo dyplomatycznie wypowiadała się pani dla telewizji norweskiej na temat tej sytuacji z faulem na Ewie Pajor. My to widzieliśmy powtórki. Trudno było naprawdę tego nie zauważyć. Tam się należała czerwona kartka. No, z oczywistych względów byłoby wam łatwiej i pewnie bardzo możliwe, wynik byłby też inny. Myślę, że jeżeli byłaby interpretacja taka jak tutaj my to widzieliśmy, to byłaby czerwona kartka. Ale ja zawsze mówię w ten sposób. Ustawiam się tak, jestem w takiej perspektywie oglądania meczu, że czasem trudno wypowiadać się. Akurat tę sytuację widziałam, ale nie mam żadnego wpływu. Nie mam najmniejszego wpływu na to, co zrobiła sędzia, nawet presja wywierana przez zawodniczki czy przez nas nie spowodowała i nie spowoduje zmiany, więc skupiajmy się na tym, co możemy i na co mamy wpływ. Mamy wpływ na to, żeby wykreować później sytuację, strzelić kolejne bramki. To się stało. To się stało, bo później strzeliliśmy bramkę i wykreowaliśmy tę sytuację. Szkoda, że jednak nie udało nam się trafić do prostokąta po raz drugi, czy nawet więcej. No ale cóż, no takie życie. Nie chciałabym się tutaj wypowiadać w kwestii sędzi, bo z mojej perspektywy rzeczywiście mogłabym powiedzieć, że był faul, ale zrobiła inaczej, odgwizdała inaczej, więc to jest takie denerwowanie się na coś, na co nie masz wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, co była, nie jest, nie pisze się w rejestr. Nina Patalon nie narzeka specjalnie na pracę sędziów. Skupia się na naszej reprezentacji. To jest też charakterystyczne dla naszej selekcjonerki. Tak, wracając do całościowego spojrzenia na pracę Niny Patalon z naszą kadrą. Często nasza selekcjonerka mówi o tym, że małe sukcesy dają wielkie sukcesy. Takich małych sukcesików, Haniu, w trakcie tych eliminacji kilka było. Tak, bo jak spojrzymy na wyniki samych tych eliminacji, to ktoś by powiedział, jest konstans. My od lat zajmujemy trzecie miejsce, ale jak przeanalizujemy grę naszej reprezentacji, zwłaszcza z tymi rywalami wyżej notowanymi, to nigdy takich kwalifikacji nie widzieliśmy. Nigdy nie urwaliśmy punktów dwóm wyżej notowanym rywalom, nigdy nie zagraliśmy takiego meczu z najlepszym zespołem w grupie na wyjeździe. Widać bardzo dużą różnicę. Ona jest oczywiście małymi krokami, ale to, co na pewno możemy powiedzieć, co się zmieniło przez ten rok pracy Niny Patalon, to że nasza reprezentacja wychodzi na boisko odważniejsza, i nasza reprezentacja okazuje się potrafi atakować, potrafi nawet narzucać swój styl gry, nawet czasami spychać tak wysoko notowanego przeciwnika do narożnika, bo przypomnijmy sobie poprzednie eliminacje z tymi wyżej notowanymi rywalami, to była zawsze obrona. To było, czasami się zdarzyło uzyskać korzystny wynik, ale bezbramkowy remis. A tutaj jednak strzelamy gole,
potrafimy postraszyć tych przeciwników i to naprawdę daje duże powody do optymizmu na przyszłość, na te wyczekiwane przez nas bardzo długo eliminacje do Mistrzostw Europy. Tak, to prawda, bo często podkreślamy o tym, że podkreślamy to, że te Mistrzostwa Europy 2025 roku są tym celem nadrzędnym. Jest szansa oczywiście na to, że być może Polska będzie gospodarzem, współgospodarzem tego turnieju, ale to na razie odłóżmy na później. To, co Kasiu zwróciło moją uwagę, to też poniekąd to, o czym wspominała Hania, że już w tym pierwszym meczu ze Szwecją Nina Patalon chciała nam bardzo mocno pokazać, jaki ona ma pomysł, że to jest bardzo czytelny pomysł, że ona chce, żeby ta kadra grała właśnie odważnie, żeby grała do przodu, żeby była charakterna. Tak, bardzo fajnie, że selekcjonerka Nina trzyma się cały czas swojej filozofii, którą wdrożyła od samego początku, kiedy przejmowała tą kadrę. Chce bronić tak naprawdę wysokim pressingiem, odbierać wysoko piłkę. Chce utrzymywać się przy tej piłce. No i próbuje to cały czas z dziewczynami gdzieś konsekwentnie realizować i bardzo fajnie, że przychodzi taki mecz, gdzie jest 50-50. Albo wygramy i jedziemy na baraże, albo przegrywamy bądź remisujemy i niestety zajmujemy trzecie miejsce w tabeli. Pokazało dzisiejsze spotkanie, że pani selekcjoner się nie wystraszyła, że dalej chce kontynuować swoją filozofię. No i myślę, że to jest dobry kierunek, że gdzieś tam się nie wyłamuje z tych swoich przemyśleń. I niech tak będzie. Mam wrażenie, że musimy się uzbroić jeszcze na chwilę w cierpliwość, ale krok po kroku ta kadra idzie we właściwym kierunku i oby tak dalej. Oczywiście te eliminacje, jak widzieliśmy, jeszcze się nie kończą. We wrześniu kolejne spotkania reprezentacji Niny Patalon. Dzisiaj przegrywamy z Norwegią, ale oczywiście nie rozpaczamy. Zapraszamy już teraz Państwa na inne transmisje w Telewizji Polskiej. W jedynce trwa cały czas mecz Legii z Dynamem Kijów. To jest to spotkanie na rzecz pokoju na terenie Ukrainy. Są emocje, jest ciekawie, warto to spotkanie oglądać, a już niedługo w TVP Sport coś dla kibiców hokeja. Spotkanie hokeistek, to jest mecz Polska, Włochy, trzecia tercja meczu Mistrzostw Świata pierwszej dywizji, także warto zostać z Telewizją Polską i oglądać sport na naszych antenach. A wątek piłki żeńskiej już zamykamy. W naszym studiu Katarzyna Daleszczyk. Dziękuję bardzo. Hanna Urbaniak. Dziękuję były razem z nami. Dziękuję wam, drogie panie, za te emocje, które razem wspólnie mogliśmy tutaj przeżywać. Szymon Borczuch, ja również Państwu dziękuję za uwagę i proszę, by pozostali Państwo z nami.